Prosimy już o ciszę. Otwieram 22. sesję Rady Miejskiej w Sąpolnie. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzanie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam przybyłych panie i panów radnych. Witam pana burmistrza, pana Romana Bednarka. Witam panią skarbnik gminy. Witam panie i panów sołtysów. Chyba nikogo nie pominąłem. I wszystkich zaproszonych gości. Porządek obrad dostali państwo w swoich materiałach. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Proszę panie burmistrzu. Dzień dobry, proszę państwa. Panie przewodniczący, chciałbym prosić o poszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016. Dobrze. Projekt uchwały dostali państwo teraz. Mają wszyscy. A więc proponuję wprowadzić ten projekt uchwały w punkcie 10, może, żeby nie było. Tak? W punkcie 6? Dobrze. Może być punkt 6. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za, 1 wstrzymujący. Projekt zostaje wprowadzony w punkcie 6. Dobrze, punkt 2 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady. Protokół wyłożony był w biurze Rady. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zastrzeżenia? To znaczy mam, ja z panią Dobrowską tam pisaliśmy, ale skoro państwo radni się z nim nie zapoznali, także możemy go odłożyć na przyszłą sesję, to żaden problem. Dobrze, a więc nie przejmujemy protokołu z 21 sesji. Punkt 3 porządku obrad. Informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. Czy pan burmistrz? Proszę bardzo. Szanowni państwo, w okresie międzysesyjnym w zakresie inwestycji i zamówień publicznych zawarłem umowę z wykonawcą firmą PUH Elektroinstal umowę na wykonanie zalicznikowego oświetlenia drogowego w miejscowości Sąpolno, w Lubstowie, na Grądach, w Zofii, w Koszarach i Smolarni. Wynagrodzenie umowne 269 tysięcy złotych, termin wykonania 20 sierpień 2016 roku. W ramach przetargu na remont dróg w mieście, w gminie Sąpolno wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo budowlane Andbud z Konina za kwotę 360 871 zł 88 groszy, okres gwarancji 36 miesięcy i wykonanie robót 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na budowę drogi gminy w miejscowości Ośnogórne o długości 1053 metry. Termin składania ofert 15 czerwiec 2016. Zawarłem również umowy na budowę pierwszego etapu placu zabaw w Ostrówku z firmą Androkop Sąpolna na kwotę 23 983 zł. Termin wykonania do 30 czerwca. Kolejną umowę na wykonanie pierwszego etapu placu zabaw w Przystroniu z firmą ZUH Kanbud, również z Sąpolna, na kwotę 34 300. Termin wykonania 30 czerwiec 2016. Kolejna umowa na wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Kolonia Lipiny z firmą Steldach ze Smolarni na kwotę 13 tysięcy złotych, termin wykonania do 30 czerwca 2016 roku. Kolejna umowa na wykonanie altany w miejscowości Lubstówek, firma Makrobud ze Smulnik, gmina Ślesin, na kwotę 10 385 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2016 roku. Zawarłem również umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lipiny. Wykonawca to pan, to firma Architektura Pierożyński z Sąpolna, na kwotę 18,5 tysiąca złotych, termin wykonania do 30 listopada 2016 roku.
W zakresie sportu rozliczyłem dotację przyznaną GKS-owi w Sąpolnie na zadania organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w piłce nożnej na kwotę 19 794,49 zł. 5 czerwca zorganizowano Gminny Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka oraz z imprezą organizowaną przez Miejską Gminę Środowisk Kultury, tak zwany Super Zwaz, muzyczny zwaz Super Gwiazd. W czasie tej imprezy została rozegrana również olimpiada szkolna pomiędzy uczniami wszystkich naszych szkół, łącznie ze szkołą w Ośnie. To były zawody sportowe przeprowadzane przez naszych animatorów, którzy są na Orliku, pana Stankiewicza i pana Chmielewskiego. W tej olimpiadzie uczestniczyło około 300 dzieci z terenu całej gminy Sąpolno. Chciałbym też szczególnie podziękować naszym pracownikom urzędu, szczególnie pani Zielińskiej, Justynie i Wiśniewskiej Ani za przygotowanie i pomoc w organizacji tego dnia. W zakresie planowania przestrzennego wydałem 4 decyzje o warunkach zabudowy oraz 5 zaświadczeń o przeznaczeniu działek lub zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planów miejscowych. Nadałem również 1 numer porządkowy nieruchomości. W zakresie drogownictwa powołałem komisję, powołana komisja przeze mnie dokonała wybiórki pieniędzy z parkomatów. Ta wybiórka skończyła się kwotą 5193,80 zł. W zakresie rolnictwa wydałem 5 decyzji na wycinkę drzew i krzewów i rozpoczęto przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat powstałych na skutek przymrozków wiosennych. W zakresie podatków opłat lokalnych i windykacji wystawiłem 1 pozew o zapłatę czynszu mieszkalnego na kwotę 2630,28 zł. Również wystawiłem 5 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych na kwotę 26 565,40 zł. Wydałem 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na 2016 rok na kwotę 58 472 zł. Wystawiłem 363 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 70 349,10 zł. Wydałem 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 166 zł. 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego na kwotę 362 zł. 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego na kwotę 1086 zł. I 1 decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na 2016 rok w kwocie 93 zł. Wydałem również 728 postanowień w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tutaj dopowiem, że są to postanowienia dotyczące osób, które nie w terminie płacą za odbiór odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy 728 osób spóźniło się z opłatami, ale też powiem Państwu, że ta fala postanowień wzbudza w ludziach troszeczkę niepokoju, bo idzie postanowienie i od razu decyzja. To nie jest jakiś, to jest tylko forma przypomnienia, tak? Prawo nas zmusza do tego, że muszę z takim osobą w tej chwili do nich występować w takiej formie, a więc postanowienie i decyzja. Wiele osób się wystraszyło, że to już jest jakiś taki przedkomorniczy czy windykacja, tak? Nie wiem, to jest takie normalne przypomnienie o tym, że ktoś zapomniał o zapłacie za śmieci. 728 takich postanowień wydaliśmy już. W zakresie oświaty wydano 2 decyzje na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 16 162 zł. I również 31 maja zatwierdziłem i podpisałem arkusz organizacyjny dla wszystkich naszych szkół prowadzonych przez gminę Sąpolno. W zakresie gospodarki gruntami wydałem 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i wszczęto 1 postępowanie o podział nieruchomości. W 5 innych spraw wyznaczono nowe terminy, ponieważ
nie zostały złożone wystarczająca liczba dokumentów potrzebnych do wydania tej decyzji. Przyjęliśmy do archiwum zakładowego dokumentację archiwalną kategorii A oraz dokumentację niearchiwalną kategorii B. Też dopowiem Państwu, że ze względu na to, że nasz ośrodek pomocy społecznej otrzymał dofinansowanie do utworzenia punktu rehabilitacji tutaj, będzie otwarty punkt rehabilitacji dla osób starszych. Z tego względu przenosimy archiwum tutaj gminne do budynku, gdzie mieści się bank ING. Całe piętro jest wolne do zagospodarowania. W tym momencie rozmawiamy już z przedstawicielami ING o wydzieleniu tego budynku. Jest tam już wszystko przygotowane, aby archiwum nasze tam się zmieściło. A tutaj będzie poszerzony ten punkt dziennego pobytu o salę do rehabilitacji osób. Na 2 lata jest program. Myślę, że na następnej sesji pan kierownik omówi Państwu szczegóły tego projektu, który został przyznany. Zawarłem akt notarialny w sprawie zakupu działki od parafii rzymskokatolickiej w Sątolnie za kwotę 40 tysięcy złotych. W zakresie profilaktyki zdrowotnej 3 czerwca zorganizowaliśmy trzecią gminną akcję honorowego poboru krwi. Chętnych osób do oddania krwi było 47, czego 11 osób po raz pierwszy zdecydowało się oddać krew. Chociaż powiem tak, że w tej akcji mniej krwi uzyskaliśmy, ponieważ wiele osób nie spełniało wymogów zdrowotnych przede wszystkim, aby w tym dniu oddać krew. Przede wszystkim badana jest hemoglobina, poziom hemoglobiny. Tutaj największy był problem, tak? Z uzyskaniem poziomu chyba 16. 30 września kolejna akcja poboru krwi. Też dopowiem, że dostaliśmy wiele upominków od naszych przedsiębiorców z gminy Sąpolno i te upominki były rozlosowane wśród uczestników tego poboru krwi. 20 upominków, ja pamiętam, 20 upominków zostało rozlosowanych dla uczestników tej akcji. Wydałem zarządzenia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyłem 29 maja w uroczystościach 155. rocznicy poświęcenia Kościoła Ewangelickiego w Sąpolnie i 30 maja w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie. Do urzędu wpłynęło 249 pism. Jeżeli jestem już przy głosie, też Państwa poinformuję, że przygotowaliśmy pismo do komendanta miejskiego policji w Sąpolnie, młodszego inspektora Sławomira Jądrzaka, i przeczytam Państwu treść tego pisma. Działając w imieniu samorządu lokalnego w gminie Sąpolno, wyrażam nasze zdziwienie i dezaprobatę dla faktu wycofania z komisariatu policji w Sąpolnie samochodu marki Kia, który służył celom patrolowym policjantom z komisariatu policji w Sąpolnie. Fakt ten wzbudził w naszych szeregach ogromne zaskoczenie, a przez to również sprzeciw dla takich działań. Nadmieniam, że samorząd gminy Sąpolno wielokrotnie przekazywał środki pieniężne na zakupy sprzętu, a przede wszystkim samochodów dla potrzeb KP w Sąpolnie. Zawsze inicjatywa wychodziła ze strony państwa, co do której Rada Gminy wyrażała opinię pozytywną, przekazując środki finansowe na zakupy. Dziwi mnie więc fakt, że w roku poprzednim zwracaliście się Państwo do samorządu o środki na zakup auta marki Dacia, motywując to poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i większą mobilnością policjantów, a w tym roku wycofujecie Państwo prawie najnowsze auto ze stanu naszego komisariatu. Jest to dla mnie i dla samorządu działanie niezrozumiałe, stawiające pod wielkim znakiem zapytania dalszą, tak do tej pory owocną współpracę. Kolejna informacja. Na przedszkolu w Sąpolnie została zainstalowana też kamera, która monitoruje cały plac zabaw. Jest już to pod kontrolą. W dalszej kolejności będziemy montować kolejne 3 kamery. Jeszcze jedna taka informacja, że dzisiaj, proszę Państwa,
zapraszam wszystkich radnych jako uczestników, a Państwa jako kibiców na mecz, który chcemy zorganizować na rozpoczęcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mecz pod nazwą Mundury kontra Garnitury. Także serdecznie dziękuję radnym, którzy się zadeklarowali, że staną w szranki i o 18 na Orliku rozpoczniemy mecz, który zainauguruje Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Aha, koszulki, proszę Państwa, koszulki zamówiliśmy. Zawodnicy dostaną koszulki biało-czerwone, a studentki już proszę przynieść swoje własne. Tutaj odpowiedź Pana Andrzeja, fajnie by było, gdyby mogły być czarne, tak? Panie Przewodniczący, to wszystko z mojej informacji. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję Panu Burmistrzowi za przedstawienie. Czy są jakieś pytania? Proszę Pan Radny Piasecki. Żadnej informacji, że samochód Kia jest przekazywany do Konina, tak? Dopiero na komisji, to na komisji była sprawa tutaj poruszona i w tym momencie rozmawiałem tutaj z naszymi policjantami, z komendantem i po tej komisji pismo zostało przygotowane. Ale z jakiego powodu zapomnę? Skoro nie miałem wcześniej. Ale panie Piasecki, burmistrz nie zajmuje się plotkami. Po tym jak na komisji pan tutaj pierwszy powiedział o plotkach, które krążą w gminie Sądowej. Słyszałem, ale nie reagowałem, bo to są tylko i wyłącznie plotki. Nie będę na plotki odpowiadał, czy wszczynał jakikolwiek tutaj działań. Dobrze. Proszę pan radny Bartosik. Panie burmistrzu, pana sprawozdaniu, punkcie pierwszym, podpunkt czwarty, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Litwiny. Czy coś więcej na ten temat? Bo ja przyznam się szczerze, że pierwszy raz słyszę o takim przedsięwzięciu. Proszę państwa, na którejś sesji, na komisji, tak, była rozmowa. Proszę. Ja może poproszę pana Maniowskiego, bo lepiej pamięta, kiedy to dokładnie była rozmowa. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej i Światowo-Społecznej był podział na zyski w danym procesie i wtedy było przekazywane 50 tysięcy na to zadanie. Dodatkowo. I czy to zadanie było już wtedy tak określone, budować świetlicy? Na pewno nie. Nie, dobrze, ja się mylę, ale to są pozostali koledzy i koleżanki radni, więc bardzo proszę tutaj. Było to nazywane rozbudowa chaty grillowej, zagospodarowanie terenu, powiększenie. Tutaj zostało to nazwane jako zadanie świetlica, lecz nadal jest to ten sam budynek. No, chata grillowa, a świetlica to pani przewodniczący jednak chyba nie ten sam budynek. Zgodnie z przepisami taki budynek wymaga pozwolenia na budowę. Ja tutaj nie odpowiadam za osobę, która nazwała zadanie świetlicą. Jest to tak samo jak chata grillowa, tak i świetlica jest obiektem użyteczności publicznej. Dziękuję. Czy jeszcze pan Bartosik jakieś? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie trzecim. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacje przewodniczącego Rady. Do Biura Rady wpłynęły dwa pisma. Jedno pismo, może odczytam w całości, bo
Pierwszą część kiedyś tego pisma czytaliśmy, to znaczy wniosek mieszkańców, także należy odczytać dalszą część. Burmistrz miasta São Paulo w nawiązaniu do pisma z dnia 17 lutego 2016 roku, w którym mieszkańcy miejscowości Lubstów według załączonej listy 34 osoby zarzucają Annie i Jerzemu Piaseckim naruszenie środowiska polegające na wprowadzeniu do powietrza substancji szkodliwych powstałych w procesie spalania, informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie, przeprowadził kontrolę interwencyjną na przedmiotowym terenie. W związku z powyższym w załączeniu przesyłam treść odpowiedzi udzielonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, delegatura w Koninie, na wystąpienie burmistrza miasta São Paulo z dnia 24 lutego 2016 roku. To jest do wiadomości Rady Miejskiej. I może odczytam to pismo od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, bo myślę, że wszyscy Państwo nie mają tego. To jest pismo do Pana Burmistrza. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego wnoszące o przeprowadzenie kontroli na terenie firmy Bioracineria Lubstów, ulica Konińska 6, w związku z podejrzeniem nielegalnego spalania odpadów, informuję, że w dniach od 18 marca 2016 roku do 20 maja 2016 roku przeprowadzono kontrolę interwencyjną na przedmiotowym terenie. W dniach 18 marca 2016, 21 marca 2016 oraz 30 marca 2016 podjęto próby przeprowadzenia kontroli wyżej wymienionej spółce. W tych dniach nie zastanowiła spółki, w związku z czym nie było możliwości przeprowadzenia kontroli. Przeprowadzono natomiast wizję lokalną wokół terenu biorafinerii. W czasie trzech wizji lokalnych nie stwierdzono zadymienia ani wytwarzanego zapachu spalonych odpadów lub innego paliwa. Z komina wydobywał się delikatny dym. W dniu 14 kwietnia 2016 roku na wezwanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pan Jerzy Piasecki, pełnomocnik spółki Biorafineria, stawił się w siedzibie firmy. Przeprowadzono oględziny zakładu, w wyniku których ustalono, że na terenie zakładu znajdują się dwa piece. Pierwszy z nich zlokalizowany w pustostanie nie był eksploatowany. Pomieszczenie, w którym znajdował się piec, było wysprzątane. W kotłowni zmagazynowane było paliwo w postaci troci. Drugi piec zlokalizowany w budynku od strony ulicy służy do ogrzewania pomieszczeń biurowych i był w czasie kontroli eksploatowany. W piecu w czasie oględzin spalane były trociny i drewno. Nie stwierdzono spalania odpadów. Wokół pieca znajdowały się trociny i drewno. Nie stwierdzono odpadów. Delegatura Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Koninie informuje, że zgodnie z artykułem 322 i artykułem 323 ustęp 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem. W razie, gdy jest to możliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie. Znaczy to, że jeżeli osoba skarżąca stwierdzi, że poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża jej szkoda lub ta szkoda została jej wyrządzona, to może wystąpić do sądu powszechnego i na drodze cywilnoprawnej dochodzić swoich roszczeń. Z upoważnienia w podpisie z upoważnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska magister Andrzej Parażyński, kierownik delegatury w Koninie. Przepraszam, pisma zawsze czytam tak, jak są napisane, a że w tym piśmie na przykład w ostatnim paragrafie nie było żadnego przecinka, no to często ciężko zapłyć się złapać. Jest odczytane, jest tutaj około 15 linijek bez przecinka, także... Moja polonistka mnie uczyła trochę inaczej, także ja bym to... Ale to pisał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Drugie pismo jest od Radni Rady Miejskiej w São Paulo. To jest od radnych Adamczak, Roman, Bartosik, Bartosz, Imbiorkiewicz, Edyta, Wełnicki, Piotr. Jest to pismo skierowane i do burmistrza, i do Rady Miejskiej. Zostanie to pismo panu burmistrzowi przekazane
posesji. Jest to burmistrz miasta Sąpolno. Interpelacja dotyczy punkt pierwszy. W 2015 roku z Pana inicjatywy została przydzielony fundusz sołecki. Kiedy powołał Pan fundusz obywatelski dla mieszkańców miasta Sąpolno? Punkt drugi. Panie burmistrzu, w jakim terminie zamierza Pan zrealizować zadania dotyczące budowy ścieżek rowerowych? Punkt trzeci. Panie burmistrzu, kiedy rozpocznie Pan budowę sali widowiskowej w Sąpolnie? Punkt czwarty. Kiedy zamierza Pan rozpocząć dalszą kanalizację miasta? Punkt piąty. Kiedy rozpocznie Pan budowę i remont chodników na terenie miasta Sąpolno? Punkt szósty. Jaka jest kwota nadwyżki budżetowej z 2015 roku oraz lat ubiegłych? Punkt siódmy. Jakie środki pozostały na koniec 2015 roku na rachunku RBS gminy Sąpolno? Punkt ósmy. Jaki jest stan konta gminy Sąpolno na dzień 10 czerwca 2016 roku? Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej. Z poważaniem, spotkuj się ci sami radni, którzy byli przeczytani na początku pisma. To pismo zostanie Panu Burmistrzowi przekazane. Więcej nic w punkcie czwartym nie mamy. Przechodzimy do punktu piątego. Pytania, wnioski, interpelacje radnych. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, Pan radny Piasecki. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Proszę, Pan radny Adamczak. Ja mogę, przepraszam, Panie radny, ja może odpowiem, żebyśmy, na co mogę też raz odpowiem. Cena koncepcji, odpowiem po przerwie, bo to jest przecież dokument ogólnodostępny, będzie. Kiedy rozpoczniemy? Kiedy rozpoczniemy wtedy, kiedy będzie szansa pozyskania środków. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego programu, który pozwala nam już w tej chwili rozpoczynać procedurę. Drzewa, z którymi sobie nie radzę. Ja bym prosił, żeby Pan pojechał do osoby, która mieszka przy tych drzewach, bo ja już byłem tam kilka razy. Pan jest albo nie zorientowany dokładnie w temacie, albo mocno chce tutaj pokazać swoją wyższość nad burmistrzem, że Pan sobie z tymi drzewami radzi. Bo proszę jechać do tej Pani, zapytać się, czyje to są drzewa, jakie były ustalenia, kto te drzewa ma wyciąć. Ta Pani miała sama te drzewa wyciąć, taką wyraziła chęć, bo uważa i my również, że to są jej drzewa. Była dwa tygodnie temu u mnie, powiedziała, że jednak sobie nie poradzi sama i przekazuje te drzewa dla OSP Lubczyk. Ja o tej sytuacji mówiłem już kilka razy, Pan z uporem wraca do tych drzew. Proszę jechać do tej Pani, która jest właścicielem tych drzew. Panie Krzysztofie, ja radzę sobie z tymi drzewami, temat już jest od dawna zamknięty. Nie radzi sobie Pan, Panie Burmistrzu, ponieważ jeżeli Pan sobie radzi, to drzewa były ścięte. Przecież to ta dziewczyna, jak się zadeklarowała, że jest letnie, to powinna powiedzieć, że jest letnie, albo jest letnie. A dwa tygodnie temu Pan się dowiedział, że ona teraz nie chce tych drzew? Nie. Dwa tygodnie temu przyjechała poinformować mnie, że jednak nie poradzi sobie sama, tak? Cały czas sama chciała te drzewa sobie wyciąć. Co ja miałem wchodzić, jak to nie są moje drzewa i kobieta sobie sama chciała te drzewa usunąć. Oczywiście, Panie Burmistrzu, ale to jest rok czasu. Przecież powinien Pan też powiedzieć. Dobrze, ja dam Pani te drzewa, bo przecież one nas są niepotrzebne. To są jej drzewa, Panie Piasecki, to są jej drzewa. Ja nie mogę dysponować drzewami prywatnymi osób prywatnych. Czy Pan to rozumie? Ja rozumiem, tylko że Pan powinien powiedzieć, co są te drzewa. Te drzewa są na prostu
stwarzają jakieś zagrożenie, proszę, ma Pani pół roku czasu, jest to okres dość długi, niech Pani zechce, a jeżeli nie, to my Pani pomożemy wciąć się trzeba, czy może w inny sposób się dogadać. Ale sam Pan dokładnie wie, rok czasu jest pozwolony, tak? Tak, tak. I czy ja mówię tutaj naprzeciwko? Nie, po prostu przez rok czasu są wyścięte te drzewa. Obojętnie jakby było, czy ta Pani ma wziąć, czy ma gmina wziąć, to tak są myślę. Ja nie mogę odpowiadać jako burmistrz za to, że ktoś nie wycinał sobie drzew, na które uzyskał pozwolenie na wycinkę. No Panie Krzysztofie. Dopiero 2 tygodnie temu ta kobieta przyszła, powiedziała, że jednak zdecydowała, że nie poradzi sobie sama i wyraziła zgodę na to, aby OSP Lubstów te drzewa wyciął i sobie w zamian za to zabrał. No ale czy pan to rozumie, czy pan jeszcze raz będzie mi się rozumie? Tylko dlaczego ten proceder ponad rok czasu? To proszę jechać do Lubstowa, do tej pani zapytać się, dlaczego przez taki ja czas... Ale ja nie jeździł, bo pan tam był 2 razy, 3 razy pan był u niej i pan nie przyjechał po mnie, żeby jak pan wjechał, żebyśmy tam chodzili. Bo ja nie będę przyjeżdżał do pana w takich sprawach, no ja proszę wybaczyć. Ja rozumiem, nie musi pan tutaj nikogo zapraszać, no nie po prostu jak to się mówi do tańca, pan może w szoku sobie robić. Ale chciałbym, żeby to było zrobione po prostu. No, dlaczego ma być dopiero... A propos odgrodzenia tej plaży. Dlaczego ona ma być zagrożona, dojdzie do jej szkoły? Jeszcze dokończę z tymi drzewami. Panie Krzysztofie, jeszcze raz chciałbym powiedzieć dokładnie. Dopiero 2 tygodnie temu ta pani przyszła do mnie, powiedziała, prosiła o pomoc, tak? Wycince. Do tej pory mówiła, że sama sobie z tym poradzi. No nie mogę. Wód na wycinkę drzew jest mnóstwo wydawane. No nikomu. Ja rozumiem, Panie Burmistrzu, ale nie myślę, że... Minęło pół roku. No muszę wjechać do tego. Bo to drzewa jeszcze nie ścięte. Bo miała może jedną kostę. Zainteresowania to. Myślę, że w ten sposób to ja bym tylko jechał po gminie i szukał ludzi, którzy wzięli pozwolenie na wycinkę i pytał ich się, dlaczego pan jeszcze nie wyciął. Miała kobieta rok czasu na to, tak? Przez rok czasu mogła w 364 dniu wyciąć te drzewa zgodnie z przepisami. No nie mogę kogoś zmuszać do tego, żeby wycinał, bo masz zgodę na rok czasu wycinać, tak? Te drzewa stwarzają zagrożenie przede wszystkim dla tej pani i jej brata. Ale to jest ich prywatny problem, proszę Państwa. W ten sposób, bo oczywiście możecie tutaj na każdej sesji tutaj mnie zasypywać pytaniami, dlaczego ja czegoś takiego nie zrobiłem. Ja mówię formalnie, od 2 tygodni zgodziłem się na to, zobaczymy co OSP Lubstów powie, czy też, bo drzewa są faktycznie w trudnym położeniu. Bo tam jest i garaż, budynek bliska, przede wszystkim linia energetyczna. Nie wiem, czy chłopaki z Lubstowa podejmą się tego zadania. Jeżeli nie podejmą się tego zadania, to niestety problem zostanie po stronie pani, no bo ja też nie mogę wydawać pieniędzy na to, na nie moje drzewa. No, rozumcie Państwo. Dokładnie, że ta samochodna była i ona już chciała te drzewa. Dobrze. Panowie, ustalicie z tymi drzewami. Panie Krzysztof. Są tej pani. Wtedy okazało się, że drzewa są pani i odstąpiliśmy. Skończę z przejściem dla tym wygrodzonym, który pan Pieszecki wnioskował o to, abyśmy zgodę winie wydzielili. Proszę Państwa, wydaliśmy prawie 1200 zł na wydział tej działki i powiem szczerze, chyba że mnie przymusicie, to ogrodzę tą działkę, ogrodzę. Jeżeli nie, nie widzę potrzeby odgradzania tej działki, na której byliśmy. Panie Radny Pieszecki, ja w tej chwili nie widzę i nie wydam środków na to, aby tam tą działkę odgrodzić. Ale to nie pan ma odgrodzić, tylko ten właściciel, który zagrodził na dojście do jeziora, tylko on niech tą czapkę odsunie. Mówimy o panu Kłosowskim. Oczywiście, jeżeli chodzi tylko o ten kawałek, to zmuszę pana Kłosowskiego, żeby tego siatki tam nie było. Niech ona nie będzie odsunięta, bo on ją tylko odpiął i odsunął, nie będzie tej siatki na pewno. Koszenie boisk już nasi pracownicy interwencyjni koszą, na pewno w Lubstowie pojawią się w tym tygodniu. A zbiór książek ile waży w Mąkolni nie wiem, myślę, że jest to podyktowane tym, że wspomniałem, że chcemy przenieść bibliotekę publiczną na piętro w tym dworku w Mąkolni. Jesteśmy przygotowani na to, wszystkie obliczenia są wykonane i nie ma zagrożenia, że coś tam się wydarzy złego. Tylko i wyłącznie będzie przenoszona biblioteka publiczna, nie szkolna.
ale mi to dało. Chciałbym wiedzieć, ile. Ile ważą te książki? Jeszcze ważne. Panie burmistrzu, ja sobie też nie wyobrażam na to postawić tyle. Ja rozumiem, panie radny Piasecki. Mam pytanie, czy był pan w bibliotece publicznej w Mokolnie? Nie. Nigdy. No to jest pan, no może pan nie wie, ile jest tam książek. To przekażę panu. Zlecę pani dyrektor biblioteki o zważenie książek. To się waży po prostu. Takie rzeczy powinno się wiedzieć. No nie. No jak powinno się wiedzieć? No drodzy państwo, nie ma ewidencji wagi książki. No to trzeba ją zważyć po prostu. Zlecę zważenie książek. Dobrze. Czy są wszystkie pytania? Panie burmistrzu, czy pan... Jeszcze nie odpowiedziałem tylko co do ceny, tak? Tak. To po przerwie odpowiem. Teraz pan radny Adamczak chciał zabrać głos. Dziękuję. Mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, kiedy będzie naprawione skrzyżowanie zgłoszone przeze mnie już dwa razy na ulicy Sienkiewicza i pozostałe remonty dróg w całym mieście w Sąpolnie. Drugie pytanie, kiedy będą pomalowane znaki poziome w całym mieście, które nie były ani w poprzednim roku zgłaszane przeze mnie na piśmie robione, ani w tym roku nie są jeszcze robione, tylko co widział powiat robi. I punkt trzeci, znaczy trzecie pytanie, dlaczego wyżej wymienione prace są robione pod koniec roku, a nie na wiosnę? Po prostu ma to, że tak powiem, złe. Znaczy nie ma sensu, ponieważ niedługo są warunki zimowe i to wszystko zostaje zniszczone. Takie prace powinny być moim zdaniem wykonywane na wiosnę. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan burmistrz na bieżąco też będzie? Czy? Tak, tak odpowiem panu radnemu. Naprawa skrzyżowania, państwo mieliście w informacji w punkcie pierwszym, pod punkt drugi, kiedy zostaną wykonane naprawy dróg. Ja tutaj pamiętam o tym, co pan radny powiedział i zgłosiłem, aby te naprawy dziur, które są w drogach w Sąpolnie, były w pierwszej kolejności naprawione. Bo w ramach tego zadania mamy do wykonania dużo nakładek w całości dróg i taką dużą, większą pracę niezwiązaną z drogą, z asfaltem, to jest w miejscowości Mokolno-Siedliska, skrzyżowanie na Siedliska. Tam była w poprzedniej kadencji wykonana taka metr dołożonego asfaltu i w okolicach działki państwa Krzaków jest bardzo wysoka skarpa, która w tej chwili non stop się odsuwa, bo skarpa się zaczyna praktycznie przy krawędzi jezdni. I też to naprawiamy. Koszt tej naprawy to jest 60 tysięcy złotych samej tej skarpy. Także tutaj są Sąpolno dziury będą w pierwszej kolejności, a zakres wykonania jest do 3 miesiące w całości. Ja wspomniałem, że te prace powinny być wykonywane zaraz na wiosnę. Warunki zimowe były, że nie było śniegu. I te prace jeszcze raz podkreślam, pod koniec roku to są bez sensu moim zdaniem robione, bo za chwilę przyjdzie mróz i zniszczy to wszystko, tak jak to było w poprzednim roku. Chodzi mi o to, że te prace powinny być wykonywane na wiosnę, żeby służyły przez całe lato na bezpieczeństwo ruchu. Dziękuję. Dziękuję. W części zgadzam się z pana wypowiedzią. Dokończę jeszcze znaki poziome. Chcielibyśmy w tym roku zrobić nie tylko tak jak zawsze był tylko rynek i odejścia od rynku, ale również wszystkie ulice i przejścia, które są w mieście, odświeżyć. Tego nie było robionego już od 8 lat. W tym roku chcę zrobić to tak kompleksowo. Wszystkie ulice, nie tylko rynek sam i te krótkie odejścia od rynku. Pan Rybicki przygotowuje kosztorys całego wykonania tych pasów. I również w Mokolnie ten wydzielony pas, to był przygotowywany pod, powiedzmy, ścieżkę lub chodnik dla dojścia dla dzieci w Siedlu. Tam też będzie narysowany pas i to doklejona część to będzie wydzielona z jezdni jako chodnik lub takie miejsce dojazdowe dla rowerzystów. Coś jeszcze? Proszę państwa, sam proces pani Desecka 2 miesiące zbierała, jeździła po gminie, wykonywała, szukała. Jak dołożymy jeszcze okres zimowy, który jest, no to sami państwo widzicie, że czasami nie można wykonać pewnych robót na wiosnę. Ja też uważam, że na wiosnę byłoby najlepiej, tak? Bo dziury od razu się pokazują, ale zima nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy. Tak było zawsze, nie? Ja też miałem podobne zdanie, co pan, jeżeli siedziałem po tamtej stronie. W tej chwili sam widzę, że pewnych rzeczy nie idzie przyspieszyć. Mam nadzieję, że te nakładki, które robimy,
one już pokazują, że naprawa nie jest tylko na rok, ale trwa na dłużej, tak? Staramy się jak najwięcej tych nakładek robić, bo jak Państwo widzieliście, jak to pokazywałem, nie pokazywałem, tylko było do wglądu Pana Rybickiego wykaz, gdzie, jakie odcinki dróg będą naprawiane. Bardzo dużo nakładek robionych, aby nie wracać tego do tych dziur za rok. Taka jest moja koncepcja, chciałbym jak najwięcej tych nakładek, aby przykryć te nasze drogi i już nie wracać do nich co roku. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś, proszę Pan Radny Bartosik, potem Pan Radny tutaj. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, mam takie pytanie. Kiedy przygotuje Pan projekt uchwały odnośnie nadania nazwy ulicy? Chodzi tutaj o ulicę przy stadionie. Było zgłaszane przez mieszkańców, że... Bo projekt uchwały, pamiętam, był przygotowany przez Pana, był później wysłany podczas jednej z sesji. Tam chodziło o to, żeby zamienić ulicę stadionową na ulicę sportową. Też przypominam o zieleni i wykaszaniu również terenów działek gminnych na terenie Sompona. Tutaj chodzi o osiedle 500-lecia, tam w tym stawie, plac, teren gminny przy zbiegu ulicy Błankowa z SW-em. Panie Burmistrzu, jakie są koszty różnych projektów, które ostatnio można oglądać na Facebooku, jak i również na przy drodze 13 listopada odnośnie parku i tych koncepcji. Jaka jest kwota potrzebna na zrealizowanie tej inwestycji pod nazwą budowa parku według tych przedstawianych przez Pana koncepcji i kiedy rozpocznie Pan realizację budowy parku i kiedy planuje Panią zakończyć? I ostatnie pytanie. Podczas ostatniej sesji, a właściwie po ostatniej sesji, dochodziły do nas sygnały jako do radnych, że były problemy z przyłączeniem online. Mieszkańcy gminy nie mogli łączyć się, a te osoby, które uzyskały połączenie i mogły śledzić transmisję, skarżyły się na bardzo słabą jakość dźwięku, ten głos ginął, także nie wiem, z czym były to związane problemy. I są również wnioski o to, by transmisje były nagrywane, ponieważ no niestety, ale większość mieszkańców pracuje i jest problem, żeby w pracy w godzinach dopołudniowych oglądać transmisję sesji. Dziękuję. Czy Pan Burmistrz od razu? I tak, mogę od razu odpowiedzieć. Wycofałem wtedy z porządku obrad uchwałę o nadaniu ulic, ponieważ jestem zdania, że nadawanie ulic powinno następować po konsultacjach z mieszkańcami. Tym bardziej, że na ulicy właśnie przy stadionie, tam już są zabudowania. Rozmawiałem z tym, z Panem Rybickim. Pan Rybicki był innego zdania i takich konsultacji nie było wykonanych, dlatego wycofałem to z porządku obrad. Chciałbym spotkać się z tymi ludźmi, którzy będą tam całe życie mieszkać, czy ta nazwa im pasuje, bo to jest nazwa, którą wymyślił sobie ktoś, na pewno nie ja. I ja chciałbym wiedzieć, czy ta nazwa im pasuje i wtedy taki projekt uchwały zostanie nadany. Przy okazji też tutaj patrząc na sąsiada radnego Kowalskiego i też miałbym prośbę, żeby społeczność Nowej Wsi wyraziła swoją opinię, czy chcą nadać nazwy ulic w Nowej Wsi globalnie dla wszystkich, czy tylko dla tego wycinka, bo sprawdziliśmy, prawnie możemy jednak dla jednej ulicy. Byłoby to może fajnie dla całej miejscowości, bo ze względów i komunikacyjnych i transportowych, żeby to już ujednolicić w całej wiosce, tak? Byłoby to dla nas chyba i dla Państwa przede wszystkim najlepsze, tym tylko, że trzeba się, proszę Państwa, z tym jakieś koszty będą po stronie i gminy, albo i również mieszkańców, tak? Bo pewne dokumenty, no, dowody osobiste w tej chwili nie mają, tak? Adresu zamieszkania, ale inne dokumenty posiadają. Myślę, że na przykład prawo jazdy tutaj się zapytam Pani Edyty, musi być zgodne. Na prawo jazdy mamy adres. No i to jest też później, musi być zmiana, tak? No właśnie, dlatego mówię, muszą Państwo być świadomi tego, że to nie jest bezkosztowe. Panie Burmistrzu, zgadza się, konsultacje, które tam w tej chwili mieszka 5 osób, 3 następne domy są w budowie i konsultacje można przeprowadzić w ciągu kilkunastu minut. Ja rozmawiałem z tymi mieszkańcami, taka jest ich propozycja, tak że prosiłbym o przyspieszenie tych spraw, bo już minęło 1,5 miesiąca i to sobie dalej wciąż ma w tym punkcie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przyspieszymy ten proces. Zieleń na terenie miasta, to jest to, co powiedziałem już wcześniej Panu Piaseckiemu o koszeniu.
jest ekipa, która w tej chwili będzie zajmowała się tym. Pewne zadania przejęła już ekipa spółdzielni socjalnej, a nasi interwencyjni będą zajmowali się tymi tematami, które Państwo wcześniej zgłaszaliście. Projekt parku, ile kosztował i tak dalej. To, co Państwo widzą, to jest tylko koncepcja, jak może wyglądać park. Nie kosztowało to nic, proszę Państwa. Do tej pory nie kosztowało to nic. Ani wykonanie projektu, ani wykonanie tych prac. Ja wiele razy wspomniałem, że jest to praca wykonywana społecznie dzięki współpracy z zakładem przedsiębiorstw komunalnych. Tutaj też dziękuję jeszcze raz panu Januszowi za pomoc. Dziękuję wielu innym osobom, które ręcznie i maszynami nam pomagały. Tutaj pan Jan Wasilewski ostatnio wykonał chyba piękną robotę, bo kultywator i Bruna Strunowa wyrównała to ten plac. Widzą Państwo, że to coraz bardziej przypomina już podwaliny pod park, tak? Bo my w dalszym ciągu walczymy, szumnie nazywaliśmy to parkiem, bo chciałbym, żeby to był park dla miasta i dla wszystkich. Ale walczymy tam w tej chwili, proszę Państwa, z korzeniami. Z korzeniami, które tam od lat rosły i cały czas wychodzą, wyciągamy te korzenie. Był Pan z Głęboszem, dość głęboko te korzenie powyciągał je. Przyszła młodzież, wyzbierała. Pan Jan w tej chwili wyrównał, znowu korzenie są, następne się pojawiły, będziemy walczyli. Ja nie chciałbym w tej chwili mówić o kosztach, bo nie przewiduję na dzień dzisiejszy robienia projektu, który wiązałby się z kosztami. Jestem świadomy tego, że ten teren wymaga jeszcze wiele potu włożonego w to dopiero wtedy, tak, proszę Państwa, bo nie problem byłoby wydawać pieniądze, ale takich pieniędzy nie mamy, żeby już dzisiaj myśleć o parku. Wykorzystujemy ten zapał ludzi, który jest i przygotowujemy tyle, ile możemy własnymi siłami. Na dzień dzisiejszy ani dopłatka z budżetu gminy nie została tam wydatkowana. Dziękuję właśnie. Chodzi Panie Burmistrzu też o informacje, bo potem mieszkańcy pytają, bo widząc piękne zdjęcia, są przekonani, że już niedługo tak ten park będzie wyglądać. I właśnie chodzi o szczerą informację, taką rzetelną, jak to wygląda, jak to się przedstawia. To ja powiem Państwu tak. Ja wiem, kto się pyta, proszę Państwa. Ja wiem, kto się pyta. Pytają się ci, którzy nie przepracowali w tym parku ani minuty. To są najbardziej zainteresowane osoby, ile burmistrz wydał pieniędzy. Nie włożyli nic, żeby dla miasta, dla siebie coś zrobić, ale są najbardziej zainteresowani, ile to burmistrz wydał już pieniędzy, tak? Ja bardzo ich zapraszam, to się dowiedzą, tak? Bo my wtedy rozmawiamy, tak? O koncepcji, o tym, jak mógłby wyglądać ten park. To, co jest przygotowane, przygotowała to pani Alicja Witkowska, mieszkanka Sąpolna. W tej chwili pani Alicja jest też wykładowcą na wyższej uczelni w Poznaniu, tak powiem, żeby nie pomylić. I Alicja robiła kilka lat temu pracę magisterską właśnie w tym temacie. Ona już kilka lat temu robiła swoją pracę na temat tego parku, przygotowana jest nawet makieta. Ta makieta w tej chwili już jest nieaktualna, ponieważ obejmowała również teren, gdzie jest w tej chwili Polomarket. To była cała koncepcja całego tego terenu. I Alicja powiedziała, że bardzo chętnie zrobi coś dla swojego miasta za darmo. I zrobiła. To jest koncepcja, jak by mógł wyglądać ten park. Chcemy po prostu pokazać ludziom, że można własnymi siłami i chcemy rozbudzić w ludziach taką chęć posiadania parku. No nie ma tego parku. Przez dziesiątki lat nikt nie wspominał o tym terenie. Haszcze, tutaj podziękowania dla Piotra, który wiele lat wykaszał chodnik. Przy tym, bo to sami wiecie Państwo, jak to wyglądało, pół chodnika zarośnięte przez to. Piotrek potwierdził sam wielokrotnie, sam albo z własnych środków starał się utrzymywać przejście na tym parku, na tym części chodnika. W tej chwili coś zrobiliśmy, no i oczywiście wzbudza to wielkie zainteresowanie i pozytywne, ale również negatywne, tak? Bo jest to pożywka dla tych, którym się nie podoba to, że coś się dzieje w mieście, że można coś wspólnymi siłami zrobić. Proszę Państwa, i tych ludzi, to są pytania tych ludzi. Ja zapraszam ich wszystkich, niech przyjdą na plac. Prawie co sobota pan Jankowski z młodzieżą jest tam. Pan Stasiu tutaj na Zagórski też bardzo aktywnie przychodzi. Zapraszam ich serdecznie, udzielę wszystkich informacji. Na dzień dzisiejszy tłumacza jest taka, że ani złotówka nie wydana i nie mam w myśli wydawać w tej chwili pieniędzy na dalszą pracę w tym parku. Online
co do sesji, proszę Państwa, myślę, że wielu osobom się podoba, tak jak Pan Radny Bartosik zauważył, wielu ludzi pracuje, nie wszyscy mają dzisiaj czas oglądać nasze posiedzenie. Sesje są nagrywane. Sesje są nagrywane. Chcieliśmy tylko, jeszcze testujemy, bo widzą Państwo, co do mikrofonów. Ja też go przesuwam bardzo blisko ust, aby było słychać. Nie da się zrobić pewnych rzeczy technicznie, bo mikrofony mamy takie, które wymagają mówienia do nich na wprost. Także tutaj wszystkich Państwa proszę, tych, którzy zabierają głos, abyście zwracali na to uwagę, bo faktycznie co do jakości obrazu nie ma problemu, ale co do dźwięku jest czasami problem, tak? Także bardzo bym prosił, abyście Państwo na to zwracali uwagę. Jeżeli, bo powiem dlaczego nie było tego archiwum, tak? Bo chodzi o archiwum sesji. Nie wiedziałem, jak Państwo przyjmiecie tą zmianę z nagrywaniem i odtwarzaniem online sesji. Widzę, że jest przychylność i Państwa, i społeczeństwo też pozytywnie odbiera. Na naszej stronie umieścimy archiwum. Będzie można sobie cofnąć i obejrzeć każdą sesję. Jeżeli Państwo na to wyrażacie zgodę, bo to też kwestia udostępnienia wizerunku i tak dalej, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Państwo pełniący funkcje publiczne, jesteśmy na to wskazani, że faktycznie, no, tym bardziej na sesji, no, nie możemy się tutaj chować, tak, za jakimiś zasłonami i tak dalej, ale są osoby na sesjach inne zapraszane, dlatego nawet ten kamera jest w taki sposób umiejscowiona, aby ewentualne osoby, które nie chciałyby upublicznić swojego wizerunku, nie ma ich, tak, na obrazie, bo tylko jest obraz z tej kamery centralnie umieszczony nad panią Adamczyk. Tylko się pani Szortysów, tylko pani Kosmowska się załapuje pierwszy rząd. Państwo nie. Także umieszczę, jeżeli Państwo wyrażacie wszyscy taką wolę, umieścimy archiwum, będzie można sobie na tym samym kanale YouTube obejrzeć każdą sesję archiwizowaną. Co do jakości dźwięku, Pan Michał, nasz informatyk, cały czas pracuje, ale przede wszystkim prośba do Państwa, żebyście wypowiadając się do tych mikrofonów mówili, tak? Wtedy nie ma problemu, Pan Przewodniczący już bardzo dobrze umie się dostosować mikrofon bardzo blisko ust. Możliwe. Tam Państwo nad kamerą, Państwa też słychać, bo nad kamerą jest tak, widzicie, ktoś wystaje, to jest mikrofon, tak? Który zbiera Państwa głosy też, jeżeli się wypowiada. Takich szeptów nie ma. Także umieścimy, tak? Jeżeli Państwo wyrażają zgodę i aprobaty, to archiwum będzie umieszczone tutaj w internecie. Czy wszystko dotyczące Pana Bartosika? Proszę, Pan Radny Szkodlarek. Panie Burmistrzu, ja chciałem prosić o pomoc w dwóch sprawach. Wprawdzie to, o czym mówię, nie należy do zadań własnej gminy, ale 5 lutego był tutaj Pan Starosta Bielik u Pana. Przekazywaliście wtedy kwotę, czy ustalaliście kwotę pieniężną na asfalt powiatowy chyba. Przyrzekł wtedy, albo przynajmniej dał słowo, że będą zrobione dwa przepusty w miejscowości Stefanowo na drodze powiatowej. W tej chwili była taka sytuacja, że akurat lał deszcz intensywnie kilkakrotnie. Nie zrobiono ani jednego przepustu, mimo że tam w marcu obiecano, że będą zrobione. Wykopano rów na zakręcie koło posesji Pana Szymańskiego. W tej chwili po 15 minutach ulewnego deszczu ten rów jest pełny. Wylewa się z niego glina. Ktoś obcy pojedzie, nie będzie wiedział, że tam jest rów i wypadek gotowy. Jest gorzej jak było. Mimo że woda się w tej chwili mieści w tym rowie prawie z 15-minutowego ulewnego deszczu, to jednak zagrożenie jest jeszcze większe niż było. Albo trzeba po prostu tam zrobić jakiś, to nie jest duży odcinek, 70-80 metrów, jakieś kamienne koryto i zrobić rzeczywiście ten przepływ, nie migać się od tego, bo to już trwa 8 czy 9 lat walka o to. I dlatego Pana proszę, choć nie należy to za zadanie własnej gminy, ale no był tutaj starosta akurat z Panem Marciniakiem i z Panem Przewodniczącym, udało nam się jakoś to powiedzmy przeforsować tę sprawę, żeby przepusty powstały. O tym drugim przepuście, no to już w ogóle nie chcę nawet słuchać, Pan chyba Kowalewski, nie wiem jak się ten kierownik nazywa, rozmawiałem z nim telefonicznie i po prostu ta sprawa zbyt długo trwa. A ten zakręt w tej chwili koło Pana Szymańskiego jest tam po prostu zwyczajnie niebezpieczny, jak Pana. Zwyczajnie niebezpieczny. Jest to się kiedyś tam coś stanie.
I druga sprawa, wielokrotnie zgłaszana, też nie należy do zadań własnej gminy, przy drodze wojewódzkiej na skrzyżowaniu Racińcice Lipówek. Tamte drzewa intensywnie rosną. Wyjechał kiedyś pan tam, z Lipówka jechał, zdenerwował się, wysiadł, wziął toporek, powyciął parę sztuk. Świadkami byli ludzie z Lipówka, opowiadali mi tą historię. No jakbyśmy mogli my to zrobić, to bardzo bym prosił, tam dużo nie ma roboty, godzinę czasu z piłą. A jak nie, no to trzeba było to zgłosić do województwa. Bo tam jest, to zagrożenie jest stałe i ciągłe i tam te, no, wycinają, za dwa lata urośnie i w kółko temat też od lat. A zakręt jest, jak pan wie, tam od Lipówka się wjeżdża, bardzo trudno się tam skręca w lewo. To bym miał to jest. Dziękuję, czy pan burmistrz? Tak, ja potwierdzę, że takie rozmowy były, jak już był starosta, a później była jeszcze wizyta pana Karbowskiego, który jest odpowiedzialny za stan dróg powiatowych i też obiecywali, tak, to potwierdzam, zgłosimy się do powiatu, tak, czy przewidują w tym budżecie naprawę. Taka była intencja pana Bielica i pana Karmowskiego, żeby te dwa przepusty były, a przynajmniej ten jeden, ten pan mówi. Przypomnijmy się tutaj o udzielę informacji, jaka jest dalej. Skrzyżowanie, zgadzam się też. Powiem państwu coś, czego może nie powinienem mówić, jeżeli nie uzyskamy tutaj szybkiej reakcji, to wyślemy też naszych pracowników, bo to nasi mieszkańcy z tego skrzyżowania najwięcej korzystają i dla ich bezpieczeństwa wyślemy też naszych pracowników. No, ale... Dobrze, dziękuję. Proszę pani radna Iberkę. Przyjęłam pytanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nawrót na budowę kanalizacji. Czy gmina jest przygotowana, ale czy to jest na ewentualnych wysokich nawozów uczestników? Na pytanie jest 89% kosztów. Odpowiem w przerwie, dobrze? Pokażę. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę pan Karol Najewski. Nie chciałem zgłosić może tutaj bezpośrednio do pana prezesa spółku o cięcie trawy przy pomocy dróg w miejscowości Radowo, Radowo Kolonia Alpiny i Zakrzewek w kierunku Szlaki Głów. Tam nie zostało cięte, wszystkie drogi obok są podcinane, a te dwie zostały pominięte. Drugi temat, ocięcie krzewów tutaj w miejscowości Kazudek, przy drodze Kazudek Zbrojki, Zakrzewek, Syczewo i Smolarnia Kolonia Lipiny oraz remont przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Kolonia Lipiny koło państwa biskupskich. Tam takie jest, widzicie, ten przepust się zarwą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie prezesie. Jeżeli pan poseł przepuść, to będzie robiony w momencie, kiedy będzie robiona ta droga pana Sławka z panem, który rozmawiałem na ten temat, no mówimy o tym w sposób poprzeczny. Ze względu na to, że tam trzeba po prostu wymienić, wyprzedawać asfalt, tam się nic innego nie da zrobić, a co do tych dróg gminnych, to mam pytanie, czy to są drogi asfaltowe? No to na pewno tam dojedziemy. Panie prezesie, już skoro pana wywołali do odpowiedzi, to ja chciałem przypomnieć o drodze przez Mostek do Przestronia i w stronę koła. Tamte lipy już teraz tak odbiły z powrotem. One nadal żyją, korzenie popsuły. Reszta asfaltu między Mostkami a Przestroniem. Prosilibyśmy o remont dziur już chociażby. Był obiecana nakładka, ale coś się odciąga w czasie. Ktoś jeszcze z państwa głos chce? W takim razie chodzi o wycięcie tamtych, powiedzmy, trzewów przy przejeździe kolejowym koło państwa Jesionka 1 do Sołtysa, przed Sołtysem, bo też mi zgłaszali wielokrotnie. Faktycznie jak się tam jedzie, to z samochodem się odbija człowiek na te krzaki tam, przejeździe kolejowym Jesionka 1. Oj, to gminna będzie, to gminna, no pani Sołtys to potwierdzi. To Państwa, gminy. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie 5. Przechodzimy do punktu 6. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sąpolno. Projekt dostaliśmy teraz. Poprosimy o wytłumaczenie zmian.
proszę Państwa, proponuję Państwu zwiększenie budżetu o kwotę 90 400 zł i omówię to i bardzo bym prosił o śledzenie załącznika numer 1, w którym jest szczegółowo rozpisane na co. Załącznik numer 1 w dziale 700, rozdział 705, paragraf 60-60, wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych, kwota 70 zł. 70 tysięcy, przepraszam, 70 tysięcy. Proszę Państwa, jest to kwota, którą proponuję Państwu przeznaczyć na zakup mieszkania w Mokolni. Związane to jest cały czas z remontem dworku pod potrzeby przedszkola i biblioteki. No, któryś raz z kolei, ale jeszcze raz muszę powiedzieć, żeby było jasność całego przebiegu tutaj tej inwestycji. W pierwszym etapie budynek miał zostać w całości i biblioteka miała być tam, gdzie kiedyś biblioteka była, w tym takim łączniku. Niestety ten łącznik nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Mamy ekspertyzę i nakaz inspektora nadzoru budowlanego na rozbiórkę i musieliśmy zmienić tutaj zagospodarowanie tego budynku. Też w pierwszej wersji miały pozostać mieszkania, w których mieszkała pani Madzińska w tym dworku. One nie były potrzebne na potrzeby przedszkola. Po tym, jak zmieniła się sytuacja z tym łącznikiem, te mieszkania niestety stały się niezbędne, aby zapewnić, żeby można było w ogóle zaprojektować tam przedszkole. To musi być pełne przedszkole z węzłem sanitarnym i tak dalej. I został problem z panią Madzińską. Ponieważ problem z lokatorami z tego łącznika został rozwiązany poprzez zakup kontenerów usytuowanych w Ostrówku. 4 kontenery były kupione i one nam zabezpieczyły tamtych mieszkańców. Pani Madzińska pozostała bez mieszkania. W międzyczasie w Mokolnie zmarła nasza mieszkanka pani Janicka i tam było wystawione do sprzedaży mieszkanie vis-a-vis sklepu pana Tomka Ceglarka. Tak dla zobrazowania, w którym to miejscu. Zacząłem rozmowy z następcami pani Janickiej i dostaliśmy możliwość przesiedlenia pani Madzińskiej na czas remontu i pani Madzińska tam jest. Mamy umowę też dzierżawy do czasu nabycia tego budynku. Bo takie rozmowy prowadziłem z panem Janickim, który mieszka w tej chwili w Zielonej Górze. Wycena była dużo większa. Pan Janicki powiedział, że zadowolą, bo tam jest chyba 4 spadkobierców po pani Janickiej. Wycenili to po rozmowach na 70 tysięcy złotych. To mieszkanie, powiem szczerze, na jedną osobę jest za duże. Tam są 2 duże pokoje, pełnowymiarowa kuchnia, łazienka, przedsionek. Jest ono za duże, ale no nie można kupić czegoś w połowie i postanowiłem, że najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich będzie, jeżeli to mieszkanie byśmy nabyli. To mieszkanie jest około 40 metrów, a więc to prawie 3 kontenery, które można by w zamian kupić, ale 3 kontenery byłyby droższe niż te 70 tysięcy złotych. Dlatego uważam, że ten zakup byłby celowy. Mieszkanie zlokalizowane w centrum Mokolna, bardzo dobra lokalizacja. Myślę, że jeżeli będzie zadbane, to wartość rynkowa tego mieszkania nigdy nie zmaleje. Rozwiązuje to sprawy przede wszystkim pani Madzińskiej. Jest to osoba starsza, której nie byłbym w stanie zaproponować innego lokum poza Mokolnem. Jest to osoba związana całe życie z Mokolnem i przesiedlenie takiej osoby to byłby przysłowiowy gwóźdź do trumny. To osoba, która związała się z tą społecznością i jeżeli nadarzyła się taka okazja, proponuję Państwu wykup tego mieszkania. Tak jak powiedziałem, na pewno metrażowo jest to korzystniej niż kupowanie kontenera. Bo kontenery ogólnie kosztowały 20 kilka tysięcy, ale przyłączenie, posadowienie
to koszty jednak wzrosły tego i w tej chwili mówię, jest miejsce w Ostrówku na następne, bo już tak przygotowaliśmy instalację elektryczną i wodną, że spokojnie można dostawiać już bez dodatkowych kosztów, ale te pierwsze koszty były dość znaczące. Dlatego moja propozycja, aby to mieszkanie już wykupić, bo jest też możliwość prawna, ponieważ państwo spadkobiercy mieli też pewne niedogadania się, tak? W tej chwili dogadali się co do podziału ewentualnego działu spadku, bo tak to się dokładnie nazywa, to chyba sąd nawet określił, bo oni tak, i w tej chwili bylibyśmy w stanie już tę sprawę zakończyć i mieć ten lokal jako swój. Kolejna sprawa, dział 754, rozdział 754.11, paragraf 61.70, wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Proszę Państwa, chodzi to o sfinansowanie, dofinansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej. Na komisji Pani Joanna na pewno wszystkiego Państwu nie powiedziała, ja powiem też więcej szczegółów. Dostaliśmy na wiosnę pismo, nie tylko my, każda gmina powiatu konińskiego, pismo od byłego już komendanta pana Rakowskiego z prośbą o dofinansowanie działalności PSP w Koninie. Jednak to pismo było tylko pismem, nie było poparte żadnymi innymi deklaracjami współpracy pomiędzy PSP a gminą Sąpolną. Nastąpiła zmiana komendanta. W tej chwili pełniącym obowiązki komendanta jest pan Janusz Dębowski, były opiekun jednostki OSP Sąpolną, a więc znający dobrze tutaj realia przede wszystkim jednostki krajowego systemu, jakim jest jednostka OSP Sąpolną, ale również realia naszej gminy. Spotkałem się z panem Januszem, był tutaj u mnie osobiście. Rozmawialiśmy długo o przyszłej współpracy. Jest w tej chwili, na czym ta współpraca miałaby polegać, proszę Państwa. W tej chwili w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie będą do przekazania na teren dwa samochody bojowe. Jest to samochód Renault i drugi to jest Star lub Jelcz, tego typu samochody. Z informacji, które uzyskałem od naszych członków PSP, którzy pracują w PSP, mam taką informację, że renówka wymagałaby dużo więcej naprawy. Dlaczego mówię w ogóle o samochodach? Bo sytuacja w samochodach bojowych wygląda w ten sposób, że Sąpolno posiadało dwa wozy bojowe, Stara i Dafa. Starym obsługujemy tutaj praktycznie wszystkie zdarzenia, a DAF, który był tylko sporadycznie użytkowany, został przekazany dla jednostki w Lubstowie, której też był stary Star, był już w stanie agonalnym. Lubstów sprzedało swój pojazd i w tej chwili służy mieszkańcom DAF-em. Dopiszczyli tego DAF-a, DAF w tej chwili jeździ na każde wyzwanie sprawne i służy mieszkańcom Lubstowa i mieszkańcom całej gminy. Pozostała jeszcze jedna jednostka mobilna, która jest dysponowana do akcji, to jest OSP Mokolno. OSP Mokolno posiada najstarszy samochód w gminie. No może poza DAF-em, bo DAF może być starszy, ale DAF, pomimo że starszy, to i tak jest w stanie... No to chyba DAF jest starszy. Panie prezesie? Ale DAF chyba jest starszy. Ale mówię, DAF jest, służy i będzie jeszcze służył. Ale Star z Mokolna jest w stanie agonalnym. Silnik praktycznie spalanie chyba dwa razy większe niż powinien mieć, bo widać z daleka jak jadą chłopaki z Mokolna. Zbiornik, który już nie posiada grodzi w środku, bo zardzewiały. No, ale mówię, że nie ma grodzi, które przede wszystkim gwarantują bezpieczeństwo przy dojeździe do akcji, bo te 2,5 tony wody, które bujają się na zakrętach, może spowodować, że samochód zostanie przewrócony. Także tutaj uważam, że dla Mokolna jest samochód niezbędny, aby utrzymać tą jednostkę w stanie gotowości bojowej, a akcje, w których uczestniczą chłopaki z Mokolna, mówią, że faktycznie 3 jednostki bojowe powinny być, wtedy możemy czuć się bezpieczni. I teraz wrócę do rozmowy z panem komendantem. Powiedział, że znając problemy gminy Sąpolno i aktywność naszej jednostki OSP Sąpolno, jest
powstanie w najbliższym czasie, ale najbliższy czas to jest on termin po dniach młodzieży i po zjeździe chyba NATO jest w tej chwili. Mają tyle zajęć z tym związanych, że on nie jest w stanie ogarnąć jeszcze wszystkich tematów, ale zaraz po tych uroczystościach przystępujemy do negocjacji nad przejęciem jednego wozu. Tak jak powiedziałem, Rybówka nie wchodzi w grę, bo wiem dokładnie jak, w jakim stanie jest też ten samochód, ale ten drugi Starlubielczy, nie chciałbym tutaj skłamać Państwu, to jest Dioder G2 ze starego Konina, samochód bardzo sprawny i ma pełną rekomendację chłopaków, którzy pracują w PSP, są naszymi mieszkańcami. Bardzo chętnie bym ten samochód przyjął. Tylko teraz tak, przyjęcie samochodu nastąpi w ramach darowizny, tak? To będzie darowizna z PSP. I powiem Państwu, to co tutaj proponuję, 15 tysięcy, to nie zapłata za samochód, tak stricte za samochód, tak? To jest też dopłata do działalności. Bo my nie kupujemy samochodu, czy jakaś transakcja wiązana. Jest to poniekąd transakcja wiązana, tak? Na przyszłą współpracę i w temacie przekazania samochodu, ale nie mogę powiedzieć, że to są za samochód, tak? Tym bardziej, że jest to zblokowane w takiej, a nie innej udziałce budżetowej. Dlatego proponuję Państwu, abyśmy zasilili konto Państwowej Straży Pożarnej z tym właśnie przyrzeczeniem przekazania samochodu dla jednostki OSP Mąkolny. I trzecia propozycja to jest dział 995, rozdział paragraf 6020. 400 zł, proszę Państwa, jest to wkład własny gminy Sąpolno do spółdzielni. Spółdzielni, aby każdy członek spółdzielni jest obciążony wniesieniem wkładu własnego. Na naszą gminę przypadło 400 zł. Nie było do tej pory takiej podziałki. Pani skarbnik przygotowała przesunięcie i nowy dział, rozdział, paragraf 400 zł na wkład własny. I ostatnia propozycja, dział 921, rozdział 921.09, paragraf 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury. Nazywa się to w ten sposób, ponieważ inaczej nie może być. Jest to dotacja, która jest przeznaczona dla Domu Kultury. Powiem dlaczego. W budżecie, przy planowaniu wydatków w trzecim kwartale 2015 roku nie można było przewidzieć inicjatyw, które wywiązały się w trakcie trwania tego roku. Inicjatyw obywatelskich, społecznych. Państwa, nasze wioski, nasze koła gospodyń, inne instytucje zaczynają odżywać, zaczynają mieć coraz więcej ochoty do pracy, ale ta ochota jest jednak jest związana z finansami, tak? Te jednostki proszą o pomoc, tak? W organizacji różnego typu imprez. Imprez, które nie robią dla własnych członków, tylko dla całej społeczności lokalnej. Także tutaj Dom Kultury, ani my nie byliśmy przygotowani na coś takiego i tych środków po prostu w Domu Kultury na tym paragrafie nie ma. Dlatego bardzo proszę Państwa, abyście również dołożyli 5 tysięcy do działalności, właśnie do tego rodzaju działalności. Zauważcie Państwo, że ostatnio mamy w okresie, jesteśmy Dnia Dziecka. Kiedyś były takie rozmowy chyba w poprzedniej kadencji, czy robimy jeden wspólny Dzień Dziecka dla całej gminy i zwozimy wszystkich dzieci tutaj do Sąpolna, bo jest najlepsza infrastruktura, czy robimy dużo pomniejszych imprez związanych z Dniem Dziecka. Trudno, proszę Państwa, odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo tak, odpowiadając, że do Sąpolna, to jestem przekonany, że nie przyjadą wszystkie dzieci. Kiedyś też z Piotrem wrócę do historii, zrobiliśmy raz wspólny Dzień Dziecka dla dzieci wszystkich. Zaangażowaliśmy nauczycieli, no i też to było różnie, prawda? Nalataliśmy się, napociliśmy się, a nie do końca byliśmy pewni, że dzieci są zabezpieczone, bo taka prawda była, tak? Także tutaj nie ma jednej odpowiedzi, co byłoby lepsze, ale zauważamy, że
państwo sami, czy to radni, sołtysi, czy inne organizacje, próbujecie sami wziąć sprawy w swoje ręce i organizujecie mniejszego typu imprezy na własnym terenie, angażując własne siły, ale też wyciągacie ręce do budżetu gminnego. I chciałbym tutaj pomóc Was. Ja też wiele razy to powtarzane, przykład mostek. Mostki dały chyba pierwszy przykład, że można zrobić własnymi siłami fajną imprezę, nie tylko teraz już dla mieszkańców mostek, ale dla dużo większego grona. Myślę, że chyba nawet tegoroczna impreza w Sąpolnie nie pobije tego, co będzie w mostkach. Panie Przewodniczący, myślę, że zaskoczycie wszystkich wielkością, poziomem tej imprezy. Jesteście dla nas wzorem, także będziemy się Wam przyglądać i starać się zrobić nie gorszą imprezę. Kolejna jest akcja, tutaj Pan Krzysztof Nijak też chce taką potrzebne właśnie Dnia Dziecka, też imprezy dla swojej społeczności lokalnej zrobić. Są jeszcze inne grupy, które też chciałyby coś zrobić dla innych. Dlatego potrzebujemy tych 5 tysięcy, aby takie inicjatywy jeszcze wesprzeć i móc pomóc tutaj mieszkańcom, tym, którym się chce. To wszystko, Panie Przewodniczący. Czekam na pytania. Dobrze, dziękujemy. Pytania będą po krótkiej przerwie, bo to już niecierpliwią się toaletami, że Panie Kudyk, także i zimno się zrobiło. 5 minut przerwy.
obrady skończyło się wyjaśnienia pana burmistrza. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę, pan radny Szkodlarek. Ja mam pytanie do tej kwoty 70 tysięcy złotych. Mieszkanie, które mamy ochotę kupić, jest ponoć warte więcej, jak słyszę, ale pytanie mam, o to kupujemy głównie dla pewnej pani. Jakie dochody ma ta pani, żeby pani nie byłaby w stanie wynająć sobie mieszkanie? Następne pytanie mam do kwoty 5 tysięcy złotych, a właściwie to nie pytanie, tylko stwierdzenie. Ja postulowałem panie burmistrzu, proszę państwa, tak ponad rok temu, kwotę 500 zł dla każdego sołectwa na tak zwany odpis sołecki, nie mylić z funduszem sołeckim. Byłaby to dokładnie ta sama kwota, bo jest 10, nie więcej, więcej. 11 tysięcy było to. I to byłaby lepsza forma dofinansowania właśnie takich lokalnych imprez niż danie 5000 zł tutaj do domu kultury. I to bym miał tyle. Dziękuję bardzo. Tak, proszę. Powiem tak. Myślę, że tutaj nie jest ważny dochód pani Madzińskiej, tylko to, że pani Madzińska miała przyznanie mieszkanie komunalne i my, wyprowadzając ją z mieszkania komunalnego, musimy zabezpieczyć jej mieszkanie komunalne. Myślę, że jest wielu mieszkańców lokali komunalnych, których stać by było na wynajęcie sobie na wolnym rynku. Ale raz dane mieszkanie, ono idzie. Ten obowiązek ciąży na nas już cały czas. To tutaj nie mogę z tego jednego z drugim łączyć. A 5 tysięcy złotych, pamiętam, pan właśnie mówił kiedyś o takim podziale równym. Ale proszę państwa, nie zawsze równo będzie sprawiedliwe. Bo panie Janie, różna jest aktywność, tak, ludzi na różnych terenach. I danie 500 złotych do każdemu, no ja myślę, że... Proszę? Ja dlatego powiedziałem to w mojej wypowiedzi. Jeżeli ktoś zwraca się z jakąś inicjatywą, tak, że chce coś zrobić, ma pomysł, to próbuje mu pomóc tutaj. A no i niestety wiele jest takich obszarów w gminie, gdzie się nic nie dzieje. I tutaj mamy 500 zł im dać też na nic, to ja czekam na propozycję. Tak? Jeżeli ktoś chce, ma swój pomysł, to bardzo chętnie będę chciał pomagać takim ludziom. Proszę, pan radny Bartosik. Panie burmistrzu, jak wiadomo, to mieszkanie, nad wykupem którego teraz się pochylamy, zostało niedawno wyremontowane. Wyremontowane to przy udziale środków gminnych, przy pomocy też pracowników gminnych. Jaki był koszt remontu, jaki ma to wpływ na wykup? I czy taka jest procedura, że najpierw remontuje się za gminne pieniądze prywatne mieszkanie, a następnie później dopiero podchodzi się do jego wykupu? Remontowaliśmy już mieszkanie, na którym mamy umowę dzierżawy, a wprowadzenie tej kobiety do mieszkania po roku chyba nie użytkowania byłoby też nieludzkie. Ten remont był też w zakresie minimalnym zrobiony. Myślę, że nasi pracownicy, którzy tam wypracowali, ani materiałowo dużo nie, bo powiem państwu, do tego stopnia obniżaliśmy koszty, że łazienka, którą pan Stanisław z naszymi pracownikami zrobił, pojechali na wysypisko śmieci i tam od zodrzysku przywieźli płytki. Proszę sprawdzić z naszego wysypiska śmieci. Nie było faktur na to. Pan Stanisław dobrze zna, gdzie to leży. Znaleźli na wysypisku śmieci na łazienkę. Zrobili, odzyskali, zrobili. Tak pracuje pan Stanisław, za co go bardzo szanuję i zawsze będę chwalił. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, to może... Fizycznie nie można tego określić. Jaki skład został? Można określić, bo na wysypisku nie było na przykład cementu, który był wykorzystany na wylewkę i na wysypisku nie leżały płyty paździerzowe, które zostały położone na podłodze. To kupiliśmy. Takie były koszty. Ja mogę państwu, bo to wszystko jest to są faktury na to też, tak? Mogę określić, jaki był koszt dostosowania tego mieszkania do potrzeb, żeby tam zamieszkała pani Madzińska. Dobra. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie?
Panie Burmistrzu, jeszcze mam takie pytanie, czy nie należałoby wcześniej również Rady informować o pewnych przedsięwzięciach, bo jeżeli no, planował Pan tam wprowadzić tą osobę, był remont, no to również miał Pan na pewno w zamyśle swoich wizjach to, że podejdzie Pan do wykupu tego mieszkania? Nie rozumiem tego pytania. W momencie, kiedy przystąpił Pan na pewno do remontu i zlecił Pan taki remont, zainwestował środki z budżetu gminy, podejrzewam, że miał Pan w planach wykup tego mieszkania. Też dowiadujemy się w ostatnim momencie, jak już teraz Pan planuje, nie wiem, czy są podpisane już jakieś umowy dzierżawy, wynajmu, kupna, sprzedaży? Nie ma. Potwierdzam, że jeżeli to mieszkanie się trafiło od razu, ja powiem szczerze, od razu myślałem, żeby to mieszkanie kupić. Nie wydzierżawiać go od Pana Janickiego, płacić mu dzierżawy i lokować tą lokatora, tylko uważam, że zawsze taniej będzie nam już mieć swoje. Kwota, którą Pan Janicki, myślę, to już nie jest tajemnicą, która, bo to było też oficjalnie powiedziane, Pan Janicki to mieszkanie chciał sprzedać za około 100 tysięcy złotych. Taka była cena wywoławcza tego mieszkania. Czy muszę informować Państwa wcześniej? Dzisiaj informuję, bo dzisiaj jest już możliwość nabycia. Tak? Ja wiele decyzji, które podejmujemy, które decyzje, które później są na sesjach omawiane, podejmowane są przeze mnie, czy planowane dużo wcześniej. No, nie informuję Państwa, bo też nie mam takiego obowiązku i myślę, że to by było no trudno o wszystkim Państwa informować, co zamierzam robić, co się w przyszłości wydarzy. Wy dostajecie to najważniejszą rzecz, bo to od Was będzie zależało, czy do tego podejdziemy. Bo jeżeli chodzi o wykup mieszkania, jeżeli Państwo przyznacie te środki, to konsekwencją tego będzie na następnej sesji uchwała dopiero o zakupie. Także to jeszcze nie jest rzecz przesądzona. Na razie muszę zabezpieczyć środki na zakup tego mieszkania. Także dyskusja może jeszcze trwać. Następna sesja, czy mogę już powiedzieć, 28, Panie Przewodniczący, zaplanujemy. Absolutnie. Jeżeli ta kwota przejdzie, zaproponuję na następnej sesji, żeby już mieć już ten temat zamknięty, dopiero wtedy uchwałę o wykupie mieszkania. Dobrze. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim wypadku ja proszę Pani Igorkiewicz. Odpowiem Pani Radnej w ten sposób, że mieszkania, które generują nam koszty, a są takie mieszkania, bardzo chętnie nabywam, ale sytuacja mąkolna, mieszkania i Pani Madzińskiej, tego remontu, dostosowania budynku dla potrzeb przedszkola, to jest ewenement, tego nie będzie. Ja chętnie kupię grunty w dobrej lokalizacji w mieście, a pod inwestycje, ale no mieszkań nie będę kupował. To jest sytuacja jednorazowa, która no, sytuacja mnie zmusiła do tego, aby taką decyzję podjąć. Na dzień dzisiejszy na mieszkania komunalne czeka około 50 osób w tej chwili. Taka jest teczka z podaniami. Nie ma żadnego mieszkania komunalnego. My nawet do tego stopnia, że mając wyrok sądu, który zasądza na rzecz gminy obowiązek zabezpieczenia mieszkania dla jednej z mieszkanek, która rozwiodła się z mężem i mieszkają razem, a sąd uważa, że powinni mieszkać osobno, mam taki nakaz, my, żeby nie płacić odszkodowania na rzecz męża, dzisiaj wynajmuję mieszkanie byłej żonie, powiem, że wynajmowaliśmy mieszkanie, tak, od pana Gołdyna w Sąpolnie, od pana Gołdyna na ulicy Kolejowej, żeby pokazać sądowi, że my mamy, tak, dla tej pani mieszkanie, bo byliśmy obciążeni kosztami 9 tysięcy złotych, no, nie jest odszkodowania, tylko zapłaty za to, że ona mieszka u niego, tak? Tak to wygląda. Powiem w temacie mieszkań, powiem, że dopiero rozpocząłem działania polegające na odzyskaniu dwóch mieszkań komunalnych od razu na początku mojej kadencji. Dopiero dzisiaj, wczoraj, wpłynęły pisma od komornika, który
ma przyjechać do mieszkania już fizycznie odebrać. Przeszliśmy całą tą ścieżkę sądowniczą i tak dalej, teraz komorniczą i dwa mieszkania. To jest jedno mieszkanie ma 14 metrów kwadratowych, drugie ma chyba 18 metrów kwadratowych. Takie dwa mieszkania będą. Ten koszt jeszcze komorniczy to jest w jednym chyba 1600. Są takie też koszty od komornika, które musimy zapłacić za to, że wejdzie do mieszkania i to mieszkanie nam odzyska. Ale tak, taki jest ten proces odbierania mieszkań. Mamy następne już mieszkania, które staramy się odzyskać, ale muszą Państwo wiedzieć, jakie są to procedury. Tak? Nie można tego przyspieszyć, ale cieszę się, że przynajmniej te dwa, bo to mówię, może nie wielkością się cieszę, tego z wielkości cieszę, ale z samego faktu, tak? Że gmina już nic nie robi, tylko po prostu gmina konsekwentnie będzie takim lokatorom, którzy nie mieszkają, nie płacą, te mieszkania odbierała. Dwa są w tej chwili, będą. Jeszcze nie ma, ale mówię, komornik już mamy umówiony termin. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. W takim wypadku ja chciałbym zgłosić formalnie wniosek o wycofanie tych 70 tysięcy z tego paragrafu i pozostawienie go w paragrafie 957 nadwyżka z lat ubiegłych. Uzasadniam to, że ogólnie jestem przeciwko kupowaniu starych mieszkań, starych samochodów, bo potem remonty nam zjadają. A jeśli te pieniądze zostaną na paragrafie, to się temu przyjrzymy. Połowę domu nam nikt nie zwinie, moim zdaniem, przez miesiąc, dwa. Mój wniosek jest o pozostawienie 70 tysięcy na tym paragrafie. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, będę poddawał wniosek pod głosowanie. Nie widzę, a więc poddaję swój wniosek pod głosowanie o pozostawienie 70 tysięcy na paragrafie, w którym są nadwyżki z lat ubiegłych. To jest paragraf 957. Ktoś z Państwa radnych jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jeden, dwa, cztery, pięć. Kto z Państwa radnych jest przeciw? 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? 4. A więc wniosek upadł. Przechodzimy do głosowania całej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Sompolno. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dwa. Kto jest przeciw? 1, 2, 3 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Uchwała zostaje podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Ocena stopnia należytego wykonania przez NZGOK spółka z o.o. w 2015 roku obowiązków w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i nadzoru zrekrutowanych składowisk odpadów oraz określenia w regulaminie świadczeń usług publicznych. Dostali Państwo w swoich materiałach wszystko. Czy są jakieś pytania? To jest tylko ocena, także tutaj nie głosujemy niczego. Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 7. Sprawozdanie z otrzymanych w roku 2015 kwot rekompensaty całkowitej w świetle zawartej z dnia 29 grudnia 2011 roku umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów. Sprawozdanie to mają Państwo w swoich materiałach. Wszyscy się z nim zapoznali. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Wszyscy dobrze się zapoznali, nikt się nie pyta. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Punkt 9. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia strategii gminy Sompolno w latach 2007-2019. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Czy komisja zajmowała się tym? Opinia pozytywna. Czy są? Tak, jest. Czy są jakieś pytania? Czy Pan burmistrz tutaj? Wszyscy tutaj miecze nie wiedzą, że chodzi o zmianę dat tylko. Ja tylko chodzi o to wsunięcie zakresu działania, tak? Strategii.
2016 do 2019 roku. Wszyscy wiedzą, o co chodzi? Wszędzie, gdzie w strategii pojawiało się 2016, zostało zmienione na 2019, aby móc korzystać z wniosków unijnych. Czy są pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Sąpolno w latach 2007-2016. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. I jednogłośnie 15 głosów za, uchwała zostaje podjęta. Punkt 10 porządku obrad. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia. Projekt uchwały dostali Państwo w swoich materiałach. Czy komisja zajmowała się? Tak, opinia pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąpolnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie 15 głosów za. Uchwała zostaje podjęta. Punkt kolejny porządku obrad 11, przepraszam. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje radnych. Czy wszyscy z Państwa otrzymali odpowiedzi? Proszę Panie Burmistrzu. Nie wszyscy, bo jeszcze mam informację dla radnego Piaseckiego. Koszt koncepcji 15 tysięcy złotych i będziemy ją realizować w dalszym etapie wtedy, kiedy będzie szansa na pozyskanie środków. Bo proszę Państwa, musicie też być świadomi tego, że gmina musi pewne zadania wykonywać przed, bo jest ogłaszany nabór wniosków i trzeba mieć już komplet dokumentów, tak? Nabór dwa tygodnie, trzy tygodnie, nawet jak miesiąc trwa nabór, to nie jesteśmy w stanie pewnych zadań zrobić, tak? Pewne zadania muszą być wyprzedzane, dlatego już zaczęliśmy robić koncepcję i po kolei będziemy dalej kontynuować, ale nie będziemy, jeszcze nie mówimy o rozpoczęciu tego planu. Jeszcze dla Pani Radnej Indiorkiewicz odpowiedź. Program ruszył, oczywiście jest, programy są monitorowane przez Panią Zielińską, ale program ruszył tylko dla miejscowości powyżej 10 tysięcy RLM. Nasza gmina ma tylko około 2 tysięcy, także niestety w tym programie się nie mieścimy. My nabory przygotowujemy Mąkolno. Mąkolno będzie likwidacją oczyszczalni i tutaj do WRPO przygotowujemy się i Sąpolno, Sąpolinek do DOPRO. To wszystkie odpowiedzi? Myślę, że wszyscy Państwo. Czy wszyscy radni otrzymali odpowiedzi? Proszę Pan Radny Piasecki. Taki jest, proszę Państwa, etap realizacji inwestycji. Jest koncepcja, projekt, realizacja, a nie odwrotnie. Czyli Pani mówi, że 15 tysięcy z drugiego roku na to, co poszło konkretnie. Są wydane w budżecie. Na to, co Pani sołtys widziała przecież. Aha, przygotowano. Ale też powiedzmy. Proszę Państwa, jeżeli nie chcecie, powiedzcie, że nie chcecie w Lubstowie nic. Bo czy Wy tego nie rozumiecie, że my chcemy dla Lubstowa, ja chcę dla Lubstowa zrobić piękną rzecz i nie rozumiecie, że są pewne rzeczy, pewne kroki do wykonania? No Pani Aniu, ja przepraszam, dokończę. Bo też chciałbym, żebyście Państwo jeszcze jedne rzeczy pamiętali. Macie fundusz sołecki. Ja jestem bardzo z tego funduszu zadowolony, bo wiele sołectw korzysta w bardzo dobry sposób. Wiele sołectw dzięki temu funduszowi się obudziło i zaczęło coś robić, oprócz tego, co dostało z gminy. I powiem to nawet przy kamerze, która w tej chwili jest. Pani tak bardzo chce fundusz wydać, że była Pani u mnie przecież. Pytała się Pani, czy może Pani chatę grillową postawić nad jeziorem, tak?
A pani zapomniała, że jest koncepcja też, że fajnie by było może tą chatę zlokalizować w miejscowości. Ja się zgodziłem, to są państwa pieniądze, tak? Tylko niech pani też pomyśli, jak wy podchodzicie do tematu. Zrobić chatę, żeby ludzie widzieli, tak? Jest koncepcja, sami państwo przeczycie, tak? Bo albo chcemy budować piękną plażę, to nie. Ja zgodziłem się, pani Aniu, bo to są wasze pieniądze. Wasz teren, wasze pieniądze. Jaka była decyzja wszystkich mieszkańców? Wszystkie pieniądze na plażę. No słyszał pan, to nie jest mój pomysł, nie jest mój pomysł. Ale nie rozumie pani mnie. Chodzi o to, że gmina przygotowała. Mówicie, wydaliśmy 15 tysięcy złotych. No? A pani w tej chwili koniecznie chce ulokować tą chatę za funduszu na jezioro. Ona powstanie, bo już jest wykonany projekt, dokumentacja i jest wykonawca nawet. Tak? Tylko czy pani pomyślała przy tym, że pani do mnie przyszła, że warto by było tą chatę zlokalizować w centrum miasta, na przyboisku powiedzmy. A już myśleć perspektywicznie, nie bać się tego tematu zrobienia fajnej plaży, tak? Bo to jest dla was, przede wszystkim dla Lubskowa. Może ja kiedyś przyjadę do niej, może wszyscy tam kiedyś będziemy jeździć. Ja bym nie chciał, żebyście tak traktowali fundusz, że jak jest, to trzeba go wydatkować jak najszybciej, tak? Bardzo fajne rzeczy. Dziwicie się, że coś się dzieje u Karola, są wątpliwości co do budowy domu ludowego, bo tak go ktoś nazwał, tak? Świetnie. Ale pojedźcie zobaczyć, jak tam Fundusz Sołecki rozbudził ludzi. Tą garstkę ludzi, tak? Bo takiego sołectwa jak u radnego Malinowskiego to nie znajdziecie innego. Tak małego, a tak mocno zaangażowanego w pracę. I czy tym ludziom nie pomóc, nie podać im ręki? Zobaczcie w sobotę, co tam się dzieje. Ile pracy tam się ludzie włożyli, jaki tam jest zapał, jaki tam jest... Tam jest, no, ja jestem pod wrażeniem naprawdę pracy tych ludzi. Tak samo jak jestem pod wrażeniem pracy ludzi na tutaj w parku. Bo to trzeba zauważyć, proszę Państwa, że komuś się chce zrobić coś dla innych. I zawsze będę wspomagał takich, którzy chcą zrobić coś dla innych, a nie tylko dla siebie. Dobrze. Proszę, radny Piotrowski. Bo po raz pierwszy, proszę Państwa, jest publiczna deklaracja, że my pójdziemy, zrobimy, tak? A ja jeszcze z drugiej strony nie wiem, Panie Krzysztofie, my to znaczy kto? Pan i kto ja jest? Tak? Bo jeżeli są ludzie, którym jest to potrzebne, bo do tej pory nikt z mieszkańców Lubskowa nie był zainteresowany wydzieleniem tego pasa. Tylko i wyłącznie Pan. Jeżeli jesteście, Panie Krzysztofie, jeżeli jesteście zainteresowani, zrobicie coś dla siebie, bo to nie dla mnie, tylko dla siebie, to bardzo chętnie. Zgłosimy u pani Moniki Brodzkiej wniosek o wycinkę drzew. Bardzo chętnie. Przyślemy nawet też do pomocy kogoś, kto przyjdzie z piłami i wam pomoże. Ale zróbcie coś dla siebie. Pokażcie, że to jest wam potrzebne do życia, tak? Oczywiście. Nie ma sprawy. Jest moje wsparcie. Przyjadę nawet na wycinkę, bo wszędzie jest. Dobrze. Wszyscy otrzymali odpowiedzi w punkcie 11, punkt 12, wolne głosy i komunikaty. Proszę pani Sołtys-Kosmowska. Miała mikrofon, to go odstawiła. A tutaj pan mi teraz zarzuca, że ja niepotrzebnie chatę. Był pan na zadanie, ja mówiliśmy ze zdaniem, że pani burmistrzu, no nie wiem, czy jest ten tak, czy tak, jak pan robi. Pani Aniu, nie w tej kadencji, są drugie, ale plaża będzie. A ludzie nie chcą czekać, bo nie chcą czekać. O, dzisiaj było polo marketu, mi się pytają, tu mi się pytają, bo mówią na to spełni, sezon. No i teraz tak, nie jest ani podsypane na plaży, ani nie jest przyjeżdżone tam wyciągnięte. Ja mam zabiegać o te drugi jeszcze tam tej agencji, czy coś w tym sensie. Nic się nie dzieje, pani to w tym funduszu. Ja mówię, no dzieje się, no ma być tu, no będzie postawione trochę dalej, żeby na tym grunty, jak się okazało, na tym piasku, w parku, w tej kasy nie można.
będzie trochę dalej. Dlatego jest to taka chata grillowa, nic poważniejszego, że gdyby projekt udało się zrealizować, gdyby można to zrobić, więc taką chatę nie jest wielki problem przenieść potem na boisko. A dzisiaj na boisko nie ma sensu chaty budować na boisku, bo to jest teren tak zaniedbany i tak zniszczony, i tam w ogóle jest, no to nie ma sensu. Tam to jest na to jezioro, przyjeżdżają latem z okolicznych miejscowości, bo to jest jedyny kawałek taki dostępu. I tam byśmy chcieli, żeby te matki z tymi dziećmi, inne osoby, które są, żeby mogły poczuć zawsze, że będzie deszczu czy słońca, usiedli sobie, jedli te kanapki, żeby pili. I dlatego to jest robione. Ja, panie burmistrzu, nie miałam innej koncepcji, żeby ten fundusz sołecki wykorzystał. Bo nie miałam innej koncepcji. Wszyscy mieszkańcy byli, bo naprawdę im też zależy na tym, żeby coś tam się działo i coś tam było. I dlatego to robimy. Dlatego robimy na takich właśnie tylko tych, tą wiatę, żeby ją kiedyś w przyszłości, gdyby była niepotrzebna, można zdemontować, przenieść gdzie indziej. Więc to nie jest takie, no jeśli nie będzie się nic działo w dalszym ciągu, no to w przyszłym roku już tam mieszkańcy mówią, podejmujemy dalsze kawałeczki, jakieś kostki wyłożenia czy czegoś, no bo no musimy te pieniądze wykorzystać, no a nie mamy innego projektu, no to nie ma. Następna sprawa, panie burmistrzu, w marcu chyba z nadwyżki tam było wydzielone 20 tysięcy na jakiś remont budynku komunalnego w Wyszkowie. To również przekazane te fundusze na stanowisko, tylko że nie wiadomo, co to będzie, gdzie to będzie i co to będzie. To teraz jeszcze chciałam się zapytać, czy to pismo było Państwo otrzymaliście z tego ochrony środowiska, czy ta osoba pierwsza podpisana na tym piśmie też takie pismo dostanie? Dostała już? Aha, no bo tam jest... Dobrze, tam właśnie była osoba otrzymała. Jeszcze jedno, panie burmistrzu, nie wiem, no bo znowu za audycja wszystkim pracuje, to coś ma w tym. Pani dyrektor tego boku ustaliła pismo, panie burmistrzu, w Wyszkowie na 10 lipca. Ona nie kontaktowała się ani z radnym, ani ze mną, ani z panem gospodyn, ani ze starą pismo. Po prostu ustaliła, to zamawiała pismo na 10. I teraz nagle w ubiegły piątek spotyka mnie w koronawirusie i mówi o tym, że 10 lipca. I teraz tak, 17 mamy odpuść, pasowałoby idealnie. 10 chłopaki ze straży mówią, jest zakończenie mundialu, będą oglądali mecze, jest to niedziela, jest to wszystko. I teraz nie wiem, pani dyrektor zostanie chyba sama sobie z tym wszystkim aparatem, no bo nie jest to jutro, bez ustalenia i można było tydzień przesunąć i by było atrakcja, bo byłby odpuść, jest dużo gości przyjezdnych, od południa byłyby atrakcje dla dzieci. No i tak mówię, no wyznacza się, robi się według siebie, no z nikim nie rozgarniają, a potem stwierdzi pani, że kultura ma się nie rozwija. No rozwija się tak między nami ta kultura, no a tutaj z tą kulturą się nie możemy jakoś dogodać. Tak to nie wiem jak się odbędzie, potem znowu pan powie, że no, no niestety ta kobietka wieści się nie udało, nie wypaliło, no bo nie wypalił, gdzie my ja odpowiem tak, żeby już zakończyć temat chaty. Panie Aniu, bardzo się będę cieszył, jeżeli zrozumiecie temat i ta chata będzie możliwa do przeniesienia. Bo ta chata tam do tego projektu nie przystoi, tak? Szkoda wydatkować. Ja bym prosił Was, żebyście też zrozumieli. I prosił Wam o jedno. Jeżeli my mówimy o czymś, o jakiejś koncepcji, to tłumaczcie ludziom, że to nie jest na jutro będzie zrobione, tak? Że są pewne terminy i koncepcja to nie jest dokumentacja i już do wykonania, tak? Bo pani mówi, że ludzie by chcieli. Ja wiem, że ludzie by chcieli. Wiele ludzi by chcieli, nie tylko w Lubstowie. Wielu ludzi by chciało wiele bardzo szybko. Także też bym chciał, jesteście na sali, na sesjach, słyszycie, jakie są problemy albo potrzeby innych i powinniście przekazywać to tak, jak to słychać, tak? Że to nie jest coś, co będzie jutro. Remont budynku w Lubstowie. Szkoda też, proszę Państwa, żeby się takie pytania zadawali w punkcie, gdzie są pytania, bo teraz znowu jest remont przygotowany, ale musiałbym do Patryka iść dokładnie Pani powiedzieć, o co chodzi, tak? Ja nie mówię, że musimy się zapytać, jak nie było sprawę, tylko nie mogę dopuścić w innym punkcie do głosu. Myślę, że Pan Przewodniczący dopuści Panią... Chociażby z tego powodu, że nikt inny głosu nie zajmie potem. Bo nie dopuści Pani sobie znowu nikogo. A ten punkt jest właśnie najlepiej.
Ale to myślę, że pani sołtys się wstrzyma z odpowiedzią do, na drogę. 10 lipca, ja też państwu powiem, bo ten temat pani bardzo dobrze poruszyła, organizacja imprez przez GOH. Przykro mi, że znowu będzie przykład Lubstowa taki, że może się nie udać impreza, tak? Podobną sprawę mieliśmy w Mokonie. Też od kilku lat, tak jak w Lubstowie, w Mokonie, środki prawie 10 tysięcy wydawane, odbiór tego był znikomy. Ale w tej chwili zmieniamy, tak? W Mokonie robimy to właśnie po odpuście. Może się uda zgromadzić większą liczbę mieszkańców, ale też chciałbym, żebyście, jeżeli macie uwagi do pani dyrektor, zainteresować się, podjechać, zadzwonić. Niech ona do was przyjedzie, tak? I ustali z wami, a nie tak z nakazu, że pani dyrektor wymyśliła sobie, a wy już nie możecie mieć. Wy możecie wszystko, tylko trzeba... Może na dzisiaj nie możemy pani na nie. Ale mówię, żebyście o tym pamiętali. To jest pieniądze dla was przygotowane, tak? No trzeba o tym pamiętać. Jeżeli wam nie pasują pewne terminy, no pani dyrektor może mieć inne podejście do mundialu, tak? Że to jest zakończenie, to może je to nie interesować. Także bardzo bym prosił nie tylko o Lubstów, ale wszystkie inne miejscowości. A kultura na wsi się rozwija, panie Aniu, bo na zebraniu ostatnim to wasz mieszkaniec w Lubstowach powiedział, że ma w dół taką kulturę, którą przywozi wam go. Pamięta pani kto? Ale mieszkaniec Lubstowa właśnie tak ocenił właśnie kino, które było, dyskoteki, imprezy, tak? No niestety trzeba walczyć z takimi problemami. Jak dają się biją, to powiem panu, że miał rację, na tym kulturę, to nie było jeszcze w dniu, żeby tutaj się stara. Tradycja rzecz święta. Dobrze. Nie, ja się denerwuję, ale nie, no są takie fakty, bo przecież ja to obserwuję. No. W ubiegłym roku też była ta dyskoteka, bo słuchajcie, 20 osób w tej młodzieży. No i mówi się, pani dyrektor, zrobić to koło remizy, jak było pierwszy raz, to też deszcz padał. Pamiętam, były stoły, były parasole, naprawdę, był jakiś taki bufecik, była tak ogromne zainteresowanie, pani się uparła, że na boisku. To jest jak jedna, to mamy się toku w dziwie, jedna lampa na końcu, no i to jest zapraszki, no jeszcze raz, żeby na to ludzie nie idą. No to zrobię. Czy pan burmistrz jeszcze coś? Jeżeli już wszystko, to ja bym też państwu chciał taką też miłą informację przekazać, bo mamy w gminie Sąpolno w Lubstowie, w szkole w Lubstowie, bardzo zdolnego ucznia. To chyba w tej chwili najzdolniejszy uczeń w gminie Sąpolno, Zbyszek Demiński. Tak, Zbyszek jest laureatem chyba dwóch konkursów wiedzy, a laureat jest drugi taki poziom, gdzie nie zdobył tego najwyższego lauru, ale był na konkursach wojewódzkich. Także jest to bardzo pozytywne. Trzeba się tym cieszyć, trzeba o tym mówić, że są tacy uczniowie u nas dzięki pomocy, bardzo dużej pomocy opieki społecznej. Tak? Ja już nie chcę wymieniać konkretnie, bo może też nie powiem dokładnie o co chodzi, ale opieka społeczna otoczyła Zbyszka też takim parasolem ochronnym. Świetlica socjoterapeutyczna przyjęła go z otwartymi ramionami. Zbyszek w tej chwili złożył dokumenty do Liceum Akademickiego w Toruniu. Myślę, że bez problemu się tam dostanie do najlepszego liceum w Polsce. Tak. Jednego z dwóch pierwszych, bo to toruńskie jest pierwsze, drugie miejsce w tej chwili zawsze. Także tutaj ja bym chciał też podziękować, bo to Zbyszek już kończy edukację na poziomie naszej gminy. I właśnie jest pan kierownik i żeby pan kierownik podziękował wszystkim dziewczynom, które nad Zbyszkiem opiekę miały i sprawiły, że temu chłopakowi się chce, że rodzice uwierzyli też w niego, że nie chcą go zatrzymać tutaj w tym środowisku. Byliśmy na rozmowie z panem kierownikiem, z rodzicami i myślę, że są przekonani, że warto z tego człowieka inwestować. Też państwu powiem, że jest deklaracja pomocy dla Zbyszka. Bo wiadomo, że tam to jest liceum w Toruniu, tam wchodzi w grę internat i tak dalej. Tutaj pan kierownik też wymyślił sposób na to, abyśmy Zbyszkowi jeszcze tym walcem przesunęli tę opiekę na ten okres jeszcze szkoły średniej.
Także panie kierowniku, bardzo za to dziękuję za waszą pomoc do tej pory. Liczę, że te 3 lata jeszcze Łuczkowi będziemy w stanie pomagać. Ja też, proszę państwa, bo takiemu młodemu człowiekowi potrzebne są środki. Ja też ufundowałem z własnych środków stypendium, które przez 3 lata Zbyszek będzie otrzymywał po 500 zł na swoje konto, które utworzymy mu, i ode mnie będzie dostawał 500 zł przez cały okres uczestnictwa w liceum, bo to jest poziom liceum. Miesięcznie. Asystent rodzinny, tam po pół roku będzie ta praca. Przecież
działamy w przemocy rodziny, też jest finansowane z innej rzeczy. Zakładam też, że ten projekt pierwszy, o którym wiem, że tak jechać, że projekt jest przewidziany w sporo właśnie, ale nie mamy sporo, czy też to kadra i tak mi się stało, na to nie mamy tej integracji. Ale nie zakłada żadnych tam dyskryminowania, że różne rzeczy nie zakłada jakichś tam dodatkowych. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Proszę, pan radny Szkodlarek. Ja korzystałem z okazji, chciałbym zapytać pana kierownika, jak wygląda realizacja programu 500+ w gminie Sumponno. Nie wiem, jak to wpłynęło panu na przyrok. To będzie widzieć później, ale nie, jeśli chodzi o realizację samą, no muszę powiedzieć, że dobrze, bo to zawsze znajdzie się grupa osób, która jeszcze do tego nic nie dostała, no to sobie chodzi, bo to wiadomo, że są generalne. Mamy czas do końca czerwca, do jednej ustawy, na wydanie tej decyzji. Jeżeli, nie mam dokładnie, ale dostała nam może tam jedna czwarta, jedna piąta w tych granicach, jeżeli chodzi o zadowolenie tych osób, które jeszcze nie dostały. Dlaczego te osoby nie dostają od razu? Bo to nie chodzi o to, że nie chcemy. My czekamy też za odpowiedzią z Urzędu Skarbowego, z GUS-u. Muszę zaznaczyć, że program Empatem nie działa. To co nieraz też słyszę w telewizji, że program Empatem, że to jest komunikacja między rządami. Mówię otwarcie, to nie działa. Nawet była kontrola przez ministerstwo w tamtym tygodniu. Jeździły po prostu tutaj po naszych ośrodkach, wybiórko były po prostu wybierane ośrodki pod kontrolą Empatem. Rząd nasz wydał w poprzednich latach potężne pieniądze na ten system informatyczny, że miały być instytucje połączone. Tam mówili, że będą potrafić 40 milionów złotych na ten program. Przysłali mi komputery, laptopy, gdzie pracownik socjalny miał iść laptopem w środowisko i nie pisać wywiadu środowiskowego letnio, tylko otwierać laptopa. Wiadomo, jakie jest zasięgi internetowe, jak ta osoba w środowisku miała podpisać wywiad, to ja nie wiem, chyba tam wiesz. No to są wszystko takie, no, jakby to było, to podać tylko wstępne do tej informacji. System nie działa. Jeżeli działa, bo są takie dni, kiedy tam coś zadziała przez godzinę, jak my wprowadzamy wniosek, czy tam na przeszkodzanie się, to nagle wyskakuje błąd, tak? I zmarnowamy ta pracownika. Więc wysyłamy to wszystko ręcznie. Wszystkie gminy się używają do tego, że wysyłamy ręcznie. My czekamy też w odpowiedzi na pisemną też odpowiedź Urzędu Skarbowego, czy GUS-u, czy GUS-u, też po odpisaniu. I to są takie być może przedłużenia, ale to naprawdę nie wpływa na to, albo inaczej, nie ma zagrożenia na to, że to osoby w czerwcu nie dostaną pieniędzy. Tak? Jeden dzień wtedy do takiego opóźnienia, że czekaliśmy na pieniądze od wojewody, ale to tylko był jeden taki dzień, to też niezależnie, była przygotowana lista na 36 tysięcy, musieliśmy ją zatrzymać, więc ją zmienić w terminie, w starym wypłaty, to nie czekaliśmy do pieniędzy wojewody, ale to był tylko jeden dzień, pieniądze są na razie. Wszystko jest zrealizowane, a wiadomo, że zawsze będzie jakaś tam grupa osób, która dostanie tego tej końcówce. O jakich kwotach mówiło pan? W czerwcu ja wydam prawie 1 milion. Jeżeli chodzi do końca roku, no to przewidujemy, że to było zwiększenie budżetu naszego około 7 milionów. 7-8 milionów. To są te zmiany, to są inaczej, na tego wniosku odpowiedzialna przez moja, to kierownika wzrosła po drugą, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za komisję środki, bo to mówię, w jednym miesiącu nie miał wody z podpisami swoimi pracownicy, którzy przygotowują do sobie administracyjne, no to niestety, to są poważne rzeczy. Pracownicy są też, które pracują, samo wydarzenie w decyzję, czyli Państwo, że to nie jest tak, że ja biorę testy, że dobra, że pracownik bierze testę, a w tym zrobię decyzję i minuta o tym już jest, to nie, to się wszystko wprowadza w system elektroniczny. I zrobienie jednej decyzji tak około 30-40 minut. Także proszę też sobie pamiętać, że wszelki wyraża mnie na zgodę na to, że zostałem powiedzieć na pracownik. Staramy się, żeby to wszystko było miejsce i ja liczę na to, że w ciągu tygodnia, dwóch
będzie zamknięty także no, jednostki, może być tam jakieś pozostałe rodziny, będzie mógł ewentualnie wyjaśniać, ponieważ my sprawdzamy dochody. My sprawdzamy dochody z roku 2014, ponieważ to właśnie różne dowiadania rodzinne, odpłaty gminy, także to są takie rzeczy, które nam komplikują wszystkie wydarzenia. Tak, ale na razie nie ma problemu. A nasi pracownicy sprawdzają, jakie są wydarzenia, bo są takie sytuacje. Powiem tak, nie ma takiego obowiązku, trochę bym się odśmierzył, żebym takie coś wprowadzał. Natomiast w momencie, kiedy rodzina przychodzi i prosi mnie na przykład o dofinansowanie do wycieczki szkolnej, bo tam nie mamy pieniędzy, no to wtedy, przepraszam bardzo, ale tam dostała 7 tysięcy z wyrównaniem na przykład, tak? Więc w tym momencie odmawiamy takie rzeczy. Natomiast widzimy pewne ruchy niepokojące, jeżeli chodzi o środki wojewody, chociażby w tych kumbiach, gdzie prosiliśmy o 140 tysięcy, a dalej tylko 105 tysięcy, tak? Tam widzimy braki, które widzieliśmy w tej kwocie 16 tysięcy, już to po prostu wojewoda zamieniuje. Boimy się trochę na przykład, że jeżeli obecnie są stare, okresowe, gdzie zawsze wojewoda może powiedzieć, nie tak, ja dofinansowuję, ale zadanie jest inne. Więc wydobył, tak? Do tej pory było to tylko 100% tak dofinansowywane, a nie to, bo obawiam się, że bliższe oszczędności mogą być pytane już na stosunku. Nie ma to obowiązku doliczania, nie możemy po prostu tych pieniędzy doliczać do dochodu. Także taka rodzina, która dostała za wyrównanie 9 tysięcy, 7 tysięcy, zaraz po prostu wszystko zaczęło do procesu i ja muszę nie dać. Mam jeszcze wyzwanie. Jeżeli chodzi o wydatki, nie ma takiego tego jak kontrola. Natomiast w momencie, kiedy się to źle działo, no to było tak jak w tym świadczeniu, czy też w tym doświadczeniu, no to wchodzi sobie o tym rodzinie, wtedy mamy też tutaj dosyć sporo tych zgodów, kiedy chodzi o opłaty konkretnie z rodziną, żeby się gdzieś nie zabierać. No to jest ważne. I zabranie dziecka, no to wszystko samo, to też jest zgodę dziecka. Jakbyśmy dali dziecko do domu dziecka, do uczniów, jakby trafiło, bo utrzymanie kosztów jednego dziecka od 4,5 do 6 tysięcy, to tak samo takie na dzisiejsze też. Razy pół za dzieci zaczyna zabrana z jednego domu, no to jestem pytany na to. Po to jest tak, po to jest tak, po to też sięgamy właśnie w takie rodziny programu innego, do rodziny dofinansowania. Też mamy, jeszcze nie mamy jakby informacji, ale dostaliśmy pieniądze z tej strony. I też mamy na to święta rodziny. Dobrze, dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę, pan Wojtek. Proszę, pan Wojtek. Panie burmistrzu, Wysoka Rada, ja chciałem zapytać, jesteśmy jeszcze przy temacie Dnia Dziecka, czy Funduszu Sołeckiego na przyszły możemy przeznaczyć jakąś kwotę, żeby zorganizować taki Dzień Dziecka w swojej miejscowości, gdyż jak już wiadomo, nie wszystkie dzieci są w stanie wyjechać do miasta tutaj. A na końcu pytanie jest jeszcze takie, że jeżeli chodzi o kartowanie tych przewóz czy drogach, wiadomo, że ktoś się wykarczuje i za chwilę odrasta. Nie potraktować to jakoś po wycięciu chemicznie, wyjściu z solą, żeby to był spokój na cały rok, powiedzmy, bo po padach już to się powtarza niebawem. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan burmistrz? Panie burmistrzu, ja się zapytam, bo nie ma
mogę odnaleźć w pamięci. Czy my podejmowaliśmy uchwałę odnośnie Funduszu Sołeckiego na przyszły rok? Do czasu odwołania będzie co? Aha. Dobrze. Wydawało mi się, że po roku, ale... Po roku było przyjęte uchwały o nieuchwalenie. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pani radna Malicka. Samej hydrofonii morskiej i do Przystronia nie dochodzi woda i do Paprocina. Problem oczywiście różnic terenu, bo tam jest
między stacją uwzględniania a najwyższym punktem, tam właśnie w tym stronie, to jest chyba około 20 metrów, jest różnica wysokości, czyli ładna górka, ale to nie jest tylko ten problem. Problem jest taki, że my produkujemy odpowiednią ilość wody, niemniej jednak wybudowany kiedyś to wodociąg, nie wiem czy był to błąd projektantów, czy błąd na etapie wykonawstwa, po prostu nie jesteśmy chwilowo tej ilości wody przetransportować. Aczkolwiek mamy pewne tam podejrzenie, koncepcje, niebawem również będziemy wchodzić z tym pomysłem innowacyjnym na teren Mostek. Być może się da pewne sprawy uleczyć, ponieważ szanowni Państwo, przy tych przekrojach średnich wystarczy jedno jakiś taki niekontrolowany pobór o większej średnicy, który może zakłócić dostawy wody do całej wsi. My nad tym pracujemy. Myślę, że w ciągu, to nie jest okres jednego miesiąca, to jest okres, myślę, że dwóch, trzech nawet lat. Tak zagęścimy ten rejon odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi, że będziemy wiedzieli, gdzie jest problem. Oczywiście, gdzie jest ubytek ciśnienia, gdzie jest strata wody, także jesteśmy już na tym etapie jakby zaprojektowanym już w jakiś sposób, to mamy tylko tę organizację. I myślę, że a tutaj no tylko na tym mogę tutaj tylko po prostu apelować do tych kilku gospodarstw, żeby w tą wodę się na ten czas zaopatrywały, bo jest to po prostu temat przewidywalny, że jeżeli jest 2-3 dni upału z rzędu, to w okresie, kiedy zaczynają się podlewania ogródków i tak dalej, bo w normalnych porach roku, to znaczy porach roku takich niesłonecznych, jesień, zima, tych problemów nie ma. Także to jest tylko związane z tym, że w okresie wegetacyjnym... I jak deszcz popada, dokładnie. Dlatego to jest związane z tym, nie możemy też z kolei wprowadzać ograniczeń tutaj, bo nie wnioskujemy do Pana Burmistrza, żeby z ograniczeniami o podlewanie występować, bo ze względu na to, że my dysponujemy tą ilością wody, a tylko kwestie technologiczne przeszkadzają w tym momencie, żeby kilku gospodarstw dostarczyć. Postaramy się jeszcze zrobić jak najmniejszym kosztem tą podnię. Jeszcze w szczegółach z Panem Burmistrzem na ten temat nie rozmawiałem, ale jest to temat, który finansowo zdołamy przerwnąć i myślę, że ten problem rozwiążemy w taki sposób. Ja jeszcze, panie przewodniczący, w tym temacie wody chciałbym powiedzieć, bo zakład komunalny nasz rozpoczął montaż nakładek na liczników w pomiarze takim online, czyli GPS. Jest to bardzo skuteczna metoda likwidacji lewych tak zwanych przyłączeń. Tak? A to, co pan też powiedział, jeden nasycony hydran gdzieś w polu, to tak podwaga ciśnienia sieci, że nie dojdzie. Nawet nie hydran, panie burmistrzu. Przyłączam w dłuższym przekroju jedno odkrętowe, zaskieje nawet dostawą do części całej wsi. Zakład komunalny tą pierwszą partię urządzeń zakupił w Baku środku i uważam, że też powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej cała gmina była w ten sposób olicznikowana. Bo to nie tylko aspekt kradzenia wody, bo tak przeczona, bo to woda jest, to jest kradzież. Najnormalniejsza w świecie kradzież. Mogę jeszcze panu powiedzieć? Już, tylko powiem jedno, jakie moje podejście. Chciałbym też pobudzić zakład i jak najszybszym tempie przyspieszyć, tak, montaż inny. Przyspieszyć można tylko kupując następny, bo tak to sobie radzi z montażem, tylko trzeba kupić następne urządzenia. Jeżeli to jest szczegóły, to też bym chciał pana Janusza prosić o wyjaśnienie, ale jest naprawdę bardzo skuteczny moment na to, abyśmy ograniczyli taki brak wody, jak i państwa strony gminy. A przede wszystkim płaczmy za to, co wierzyliśmy, tak? Nie płaczmy za sąsiadów. Ale jak my nie mamy wody, jeżeli nie włączą, to tam samo powietrze idzie i my płacimy bardzo dużo za wodę. Ja nie wiem. No tak, to wiecie, że na pewno tego powietrza jest mniej. Ale jest. Trzymam jak to czy może pan wiedzieć, że takie specyfikacje jest to bardzo ważne? Tak, na dzień dzisiejszy zanotowaliśmy ponad
400 urządzeń. Jeżeli chodzi o samoczek online'owy, jest 150, do końca miesiąca będzie 300. Do końca roku zamierzamy zrobić 1500. Całe przedsięwzięcie to jest 2600, ale to jest skutek będzie w momencie, co Pan będzie się tutaj zauważył, w momencie, kiedy zagęścimy jeszcze poszczególne rejony studniami pomiarowymi. W różnych celach, ja nie będę technologicznie o tym mówić. I faktycznie, praktycznie w dniu dzisiejszym postanowiliśmy nadrobić i jakby naprawić wcześniejsze błędy wykonawcy. To, co pokutuje teraz, gdzieś tam przy stronie, gdzieś tam w gminie kontrolną, są to praktycznie błędy, które powstawały na przełomie lat 80. i 90. Są to, tak jak Pan tutaj powiedział, lewe przyłączenie, kontrolowane wytwory, już nie mówimy o tym, że również mogą istnieć awarie, które są do tej pory niewykryte. To, co robimy właśnie w tej chwili, pozwoli nam na uszczelnienie systemu jakby w tych dwóch aspektach, czyli eliminacja tych patologii, jeżeli chodzi o niekontrolowane zużycie wody, jak również kwestia wykrycia tych awarii, które po prostu nie ukazują się nam w sposób taki fizyczny. Także myślę, że jest to proces, który będzie trwał, mówię, nie miesiąc, nie dwa. Myślę, że w ciągu 2-3 lat to zrobimy, ale sam dokładny pomiar teraz zakładamy wodomierze, może to nie wszystkim lubi, jaki to jest efekt tego, są to wodomierze klasy C, natomiast tam, gdzie tutaj na terenie miasta Kontrolna, na terenie wiejskim będą klasy C i klasy B. Natomiast chodzi o to, że praktycznie każda kropla wody jest mierzona, czyli w przypadku nieszczelności spłuczki i tak dalej. Oczywiście mamy szereg raportów, w związku z tym nowe urządzenia mają tak zwane nastawy alarmowe, czyli praktycznie nie można robić już takich numerów w sensie przepływu wstecznego, czyli przedmuchania wodomierza w odwrotną stronę, nie można go poddać działaniu magnesu neodymowego innym tam elementem, bo wtedy mamy stany alarmowe w postaci właśnie tych komunikatów SMS-owych. No, mamy pełny przegląd sytuacji, co również daje nam potem możliwość jakby kreowania dostawy wody w jednym rejonie, w drugim, potem jeżeli będą suknie, jeszcze będziemy mogli regulować ciśnieniem, czyli tam, gdzie będzie go mało, będziemy mogli wzmacniać to ciśnienie, tutaj tak, żeby na przykład dotarło w odpowiedni rejon, a tam, gdzie tego nie będzie potrzeba, zmniejszyć. Nie będę tutaj Państwu mówił o szczegółach, myślę, że na policji kiedyś się zapoznam ze szczegółami, ale jest to cały szereg, zabory redukcyjne. To są oczywiście oszczędności prądu, inne elementy, bo wiadomo, że system też kosztuje, ale z kolei on wyzwoli takie oszczędności, że jeszcze coś być może zostanie na dalsze innowacje w tej materii. I tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, system montujemy nieodpłatnie na odbiorców, co nie rzutuje w ogóle. Staramy się to robić w ramach bieżących opłat. To, co kiedyś był problem poruszany, kwestia wystawiania faktur, automatycznie możemy już na tą chwilę, tam gdzie te urządzenia są, odbiorcy możemy wystawiać faktury w okresach miesięcznych, tym, że apelujemy, ażeby były to e-faktury, żeby nie były formy papierowej, żeby to były koszty obsługi pocztowej, znaczków, a w momencie, kiedy jest e-faktura, jesteśmy w stanie nawet co 2 tygodnie wystawiać to rozwiązanie dla odbiorcy, jeżeli będzie takie życzenie. Natomiast w normalnym układzie będziemy wystawiać w okresach 2 miesięcznych, mimo że będziemy mieli możliwości częstszego wystawienia. Także system jest bardzo taki, powiedzmy, wydajny i jeżeli ktoś by chciał poznać szczegóły, to zapraszam, mogę zademonstrować nawet tutaj na miejscu, ponieważ system jest umiejscowiony w tak zwanej chmurze, czyli możemy osobno uprawnione mogą się łączyć z każdego miejsca. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę, pan radny Kowal.
to niestety pracownia jest dostępna wojewódzkiego. Ponieważ to nie jest tylko opinia naszej komisji, uzgodnienie projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej wymaga opinii Komendy Wojewódzkiej Komisji i wszystkich przygotowań. W momencie, kiedy zostały ustalone wspólne, ja celowo zapytałem pana wtedy, czy mieszkańcy są zdecydowani, bo były takie opory, ta procedura była wstrzymana ze względu na to, żeby się nie okazało, że mieszkańcy będą trochę źli na pana, ponieważ oni najczęściej tam jeżdżą, ci co będą mieszkali z zewnątrz, to oni będą tych gatów przestrzegać. Natomiast żeby się nie okazało, że w pewnym momencie na takim długim odcinku, bo powiedzmy sobie to, ten teren zabudowany, to znaczy terenu zabudowanego, nie powinny tam być. Punktu takiego praktycznego, ponieważ nieruchomości położone wzdłuż tej drogi powiatowej są oddalone znacznie od pasa drogowego. Czyli tam nie ma ani chodników, ani nie ma wyjazdów takich nagłych na ulicę i tak dalej, nie ma zagęszczenia, które by ograniczało pole widzenia. W związku z tym w momencie postawienia tych znaków ograniczymy prędkość do 50 km, co będzie się łączyło z tym, że będzie to idealny, w związku z tym, że tam jest prosta, będzie idealny punkt do używania i nadużywania po prostu działania radarów przez policję. Także trzeba mieszkać. I teraz, jeżeli mieszkańcy to potwierdzili, to było ile? 2 tygodnie temu, ta procedura została wszczęta. Ja myślę, że to nie wiem, ile może potrwać. To jest również taka organizacja. Półtora, bo Sąpolno też zrobiło. 1,5-2 miesiące. Bo to musi się zebrać komisja wszystkich szczebli i niestety do szczebla wojewódzkiego praktycznie wszystkie te podmioty zainteresowane, czyli zarządcy dróg, bo to również mimo, że nie występuje, że jest to droga powiatowa, to jest przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, czyli muszą wszyscy opinie. Zarząd dróg wojewódzkich, zarząd dróg powiatowych, gmina Sąpolno, jako skrzyżowanie z drogami gminnymi, no oczywiście wszystkie szczeble komendy, komenda województwa, komenda powiatowa, policji. Także to jest to procedura pasochowa. Grądy miejscowości nie jest, że tak powiem, jest zgodne z przepisami. Czy tego oznakowania nie będzie. Mówimy o tej krzyżówce. Ale dalej można zrobić, tak, można skrzyżowanie, nie do oznakowania ustawów, będzie zakrzewek, a nie ma nas nie. Ale to już za skrzyżowanie, to jest jakby inny wniosek, bo o tym nie mówiliśmy. No to można tam. Nie, to ewentualnie tam, bo tu przez skrzyżowanie nie. To jest nazwa miejscowości, To tak, jeżeli będzie to wskazane, ja tam do pana radnego podeślę pracowników zarządu dróg powiatowych i wtedy pan określi, bo ta propozycja, która była w zdecydowaniu, nie jest zgodna ze sztuką zarządnictwa i takie oznakowanie nie może tam być. Tam, ewentualnie tam dalej czy tam musi. Dobrze, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Dobrze, burmistrz tu na końcu. Chciałem zapytać, jaki procent gospodarstw domowych nie posiada liczników wody. To chyba jest najistotniejsze w tym wszystkim. 6%. Nie, 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 to już jest końcówki. Nie mają w ogóle, pan się pytam, ryczałtowo są rozliczani. Tak. Przepisy przewidują taki stan, bo jest rozporządzenie ministra infrastruktury, czyli określa przeciętny normy zużycia wody i wtedy takie gospodarstwo jest rozliczane według tych przeciętnych norm. I my cały czas eliminujemy to w momencie, kiedy będziemy to robić, to myślę, że tak jak mówię, ten proces doprowadzimy do sytuacji, gdzie będzie do 99%, bo niektóre budownictwa wielorodzinne, tak jak tutaj budownictwo zabytkowe i Sąpolnie, nie ma możliwości tam, że tak powiem, rozdziału tych wodomierzy, ale postaramy się, żeby to było wszystkie 100%. Ja tylko, panie przewodniczący, drodzy państwo, chciałem przypomnieć o dzisiejszej inauguracji Mistrzostw Europy. Jeszcze raz zapraszam na mecz, godzina 18, a zawodników zapraszam na trening pół godziny wcześniej. Na rozgrzewkę. Rozgrzewkę prowadzić będzie pan Szymon Stankiewicz, także proszę się przygotować.
Ja myślę, że drużynę samorządowców poprowadzi przewodniczący, bo jest aktywny piłkarz. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję w punkcie 12. Punkt 13. Zakończenie obrad 22 sesji Rady Miejskiej. Wobec wyczerpanego porządku obrad zamykam posiedzenie 22.